Czasami na naszej drodze stają różni przeciwnicy. Czasami są to wojownicy, czasami jacyś bandyci, czasami jakiś magowie. A tym razem zdarzyła nam się istota, która pochodziła z mojego świata. Więc napisałem krótki utwór o fej o dwóch twarzach. Lodowa jaskinia kryjówką była, a w niej zła wróżka się kryła. I nie my pierwszymi ofiarami, bo lodowych rzeźb różnych, co i przed nami już tutaj bywali, stoi dokoła. Do walki gotować się zatem znów czas, aby do kolekcji wróżka nie dołączyła także nas. Lecz w bój iść z istotą piękną niezwykle, która w moim świecie mieszka wśród Eladrinów zwykle. Szczęśliwie znajomość rodzinnych stron dużo mi dała i cała drużyna się w boju ostała, bo wróżka paskudnym stworzeniem się stała, swe piękno utraciła i już nigdy z jaskini nie wyleciała. Witamy wszystkich na kolejnej sesji DDD, naszej dzielnej drużyny debili, którzy na ostatniej sesji troszkę zarobili jednego kuksańca, tu drugiego, tu trochę tam się przysmalili. Prawie zostali porwani. Prawie, bo Niejadek, nasz dzielny goblin, praktycznie sam położył paru z wrogów. I dzięki temu, między innymi, udało się im uniknąć najgorszych konsekwencji. Po całej walce, zmęczeni, poobijani, trochę zrezygnowani, ale może też i trochę z kolejną motywacją na to, żeby udać się dalej do miasta. Zbieracie się w jednym miejscu. Może rozbijacie tymczasowy obóz. Zależy, jak długo będziecie tutaj chcieli odpocząć. I macie, z tego co pamiętam, mieliście wcześniej ogłoszonych ludzi i jednego z nich zostawiliście chyba przy życiu, a reszta jest ta Rosamunda się pozbyła. W sumie pozbyła się ich żywotu. Znaczy to było w sumie narzędzie. My się ich pozbyliśmy przy użyciu Rosamundi, tak. Mordegar się pozbył. Hello! To była wspólna decyzja. Nie. To tak Emma twierdzi. Mordegar twierdzi inaczej. No, także jeden z nich jest nieprzytomny. Zapewne ktoś z was go związał, zakneblował na razie, że jak się obudzi, to ewentualnie, żeby on nie przeszkadzał, chociaż parę godzin powinien pospać, jeśli nie będziecie go za bardzo ruszać. Więc siedzicie. Na razie jest tutaj dosyć cicho. Jesteście na dosyć stromym zboczu dalej tej góry. Jest trochę krzewów wokół was, trochę jakichś kamieni. I bo patrujecie sobie rany, patrząc się po sobie, po swoich może martwych wrogach, chyba że są gdzieś już oddaleni od was. No właśnie, czy my odeszliśmy stamtąd jednak? Raczej odeszliśmy kawałek od tamtej rzezi i gdzieś trochę niżej rozbiliśmy ten obóz. Widzicie pewnie w którymś momencie, jak Mordegard wyciera tam krew gdzieś ze szponów Rosamundy. Ukradkiem stara się to zrobić, ale... Mówię jej, żeby tak, wiesz, w trawę albo w coś tam takiego zielonego, tak parę razy. A potem, nie wiem, szukam wody i tam resztki... resztki krwi zmywam. A troll? No wiem, że już tego nie popierasz, no ale no... ktoś to musiał zrobić. Nic nie powiedziałem. Ty jak milczysz, to czasami potrafisz bardzo być wymowny w swoim milczeniu. Tym razem nie to mi zajmuje myśli. I ogólnie Atro siedzi tak gdzieś na jakimś kamieniu i coś, czy coś, i tak trzęsie nogą, tak z niecierpliwością. I tak się też patrzy w stronę dalej. W dół góry? W stronę lasu? No tam widać jakieś zabudowania, tak jak mówiłam, gdzieś tam z daleka, nie? Czy nie widać jakichś śladów? Śladów, znaczy no...
Czy nie dymu widać czegoś, co może wyglądać jak sygnał, albo właśnie jakiś dymu, jakieś pożogi, jakieś łuny na niebie ognistej na horyzoncie? Rzuć sobie na percepcję. 11. Więc jedyne w sumie, co widzisz, to przez chwilę myślisz, że może tam jest jakiś dym faktycznie, ale to chyba jest za mały dym na to, żeby coś się paliło. Raczej ktoś po prostu może w kominie coś palił i tak przez chwilę się zrobiła taka smuga, bo musiał coś wrzucić do komina, ale zaraz zniknęła, nie? Wiem, że musicie odpocząć. Część z was. Ale ja tu mogę chwilę posiedzieć i lecieć do przodu. Ja się martwię, co się dzieje w mieście. Okej. Okay. Złapię oddech i myślę, że wyspałem się. Jeśli tak to można nazwać. No, reszta. Nie chcę nas rozdzielać na pewno, bo nie wiadomo, czy po drodze nie czyhają następni. Nie wiem, czy jak wyruszę nawet z Mordegardem, to czy nas nie złapie ktoś po drodze. Czy co, zostaniemy w mieście, ale wiem, że fajnie byłoby sobie odpocząć, przespać się do rana, ale nie wiem, mam przeczucie jakieś, że rano już możemy nie mieć do czego wracać. No to w takim razie trzeba przyspieszyć kroku, żeby dotrzeć tam jeszcze dzisiaj, zaraz. Jak będziemy bliżej miasta, odzywa się Orani, to możemy was puścić przodem, no jesteśmy jeszcze nie do... nie umiemy walczyć. Orani wskazuje na siebie i na pozostałe gunamy. Więc raczej nie chcemy się tam pchać, jakby coś tam oczywiście się działo. Oczywiście. Myślę, że znajdziemy wam jakieś bezpieczne miejsce. I tam się zatrzymacie. A my pójdziemy dalej. No, nie chciałbym, żebyście z jednej niewoli czy tam złej sytuacji trafili w drugą. Zawsze może Naira i Varys poszukać im schronienia i ich przypilnować, też ochronić. A my pójdziemy do miasta. A co z nim? I wskazuje na tego nieprzytomnego. Możemy go wziąć ze sobą, jak będziemy i tak się zajmować Orani i resztą, wspomina Varys. Ale mieliśmy go chyba wypytać, prawda? No właśnie, to jest kolejny problem. Za szybko się nie obudzi. Jakaś magia lecznicza, cokolwiek, co by mu przytomność przywróciło? Ja się nie znam, ale może jakieś mikstury Orani? Było już na niego rzucane zaklęcie. Nie tego. Ty mówisz o skwarku. Mordegard chyba ma na myśli samą tego nieprzytomnego, co nas zaatakował. No jeżeli nic nie chcemy z niego wyduszać, to po co nam jest żywy tutaj, leżący taki? Przydałoby się. No bo chcieliśmy coś wydusić właśnie. No to ja ile chcę podejść i ja próbuję ocucić tego gamonia. Jego tam... Po mordzie poklepie. Potrącham nim. Niech się budzi, no. Rzuć na obrażenia, podwójny automatyczny krytyk. Rzuciłam mu obrony na kondycję i mu nie weszło, więc próbujesz go tam bić z liścia w jedną, z drugiej strony, ale on jest zbyt nieprzytomny. To troszeczkę za mało. On takie jakieś zwłoki z niego są. Kurna. Rzucam nim. No co ty? Jeszcze nie do końca. To ktoś inny chce spróbować? Nie obudzi się raczej do rana. A nie mam zamiaru marnować na takie ścierwo cennych mikstur leczniczych, które mogą nam się przydać w mieście. Albo magii jeszcze, tym to bardziej. To też prawda. No ale to w takim razie trzeba było powiedzieć, to by... Już pazurki jej umyłem. Ale nie... Mamy rozwiązania. No, może też zostać z Nairą i Varysem. Jest związany, zakneblowany. Może mieć dalej jakiś sposób na wydostanie się z tego, ale tak, powinni sobie poradzić. No ale to... No właśnie. Pytanie, czy nie chcemy informacji od niego, zanim pójdziemy do miasta, tylko to będzie
cholera, zanim dostaniemy od niego informację, to równie dobrze możemy załatwić sprawy w mieście, o ile się da. Na przykład zapobiec jakimś sprawom, które do rana mogą nie poczekać. A jak się okaże w mieście, że mogą poczekać do rana, to będziemy mogli sobie wyjść z miasta i go przesłuchać wtedy. Bo ja patrzę na to tak, że mamy ograniczony jakiś czas, ale tak, te informacje mogą nam się teraz przydać. Tylko jak mamy te informacje dostać za 8 godzin, to... A poczekanie 8 godzin na informacje spowoduje, że będzie gorzej w mieście niż jest teraz, to i tak dupa z tymi informacjami. No to w takim razie obudźmy go teraz. No próbowałam. Ja bym chciał tak poputnąć po żebrach. Oczywiście tak, żeby sobie nic nie zrobić, no bo Menor jest delikatną istotą. Ale, może... mam ostre końcówki butów, więc mógł to poczuć. Może wydawało ci się, że to jest delikatne kopnięcie, ale chyba miał już coś tu naruszone w trakcie walki i słyszysz takie pęknięcie. Pękło mu jedno z żeber i w którymś momencie on po prostu otwiera oczy i gdyby nie był zakneblowany, to po prostu tak by się wydarł, bo ten knebel prawie mu wypada z tych ust. Jest tylko taką... Szanowny panie. Przepraszam. Pogadajcie sobie. Proszę. No chcę odejść, no bo sobie buta obejrzeć. Nic nie jest twoim butem. Uff, no to ma szczęście. Ten facet. Andrew wzdycha ciężko, wstaje z tego kamienia i podchodzi tam do tego ziutka. Klęka nad nim. No najpierw się tak przygląda, tak przechyla głowę. Chcę zobaczyć, co widzę w jego oczach. Jak mnie on na razie jęczy z bólu przez chwilę i tak wije się, próbując złapać się za to żebra, ale nie może, no bo jest związany. I jak tak zaczynasz klękać nad nim i tak na niego patrzysz, on po chwili zwraca na ciebie uwagę, jak już troszeczkę opanuje ten ból i patrzy się na ciebie na początku trochę tak nie rozpoznając cię, powiedzmy, w sensie nie widzisz na jego twarzy nic, a po chwili zauważasz taki błysk w jego oku i patrzy się na ciebie z taką nienawiścią, ale jednocześnie trochę ze strachem. Powoli mu tak wyciągam ten knebel, tak mu zsuwam z ust. No więc mnie poznajesz. On tylko się na ciebie patrzy. Na razie nic nie mówi, tylko tak wypluwa gdzieś tam trochę śliny wymieszanej z krwią. To na kogo mieliście zlecenie? Na kogo to wiadomo, chyba od kogo. Też tak, wiadomo, zaczynam od tych prostych spraw. Niech się trochę rozkręci. Dobrze wiesz, jak to wszystko działa. Nie powiem wam nic. Tak, no ty bardzo dobrze wiesz, w jakiej sytuacji się znajdujesz. Znasz statystyki naszej gildii. Jak misja zostaje zakończona niepowodzeniem, to albo nikt nie wraca, a jak wraca, to już się o nim nie słyszy później. Czyli nie ma znaczenia, czy wam powiem coś, czy nie. No dokładnie, więc skończę równie dobrze tak samo. Zrobić. Możesz dokonać jednego, ostatniego dobrego uczynku, może Kalemwor się nad tobą zlituje. Dobry sobie. Dobry uczynek. Ty chyba naprawdę masz jakieś mrzonki w głowie. Ty chyba masz za bardzo połamane żebra, żeby się śmiać aktualnie. Jedyna rzecz tutaj godna śmiechu to jesteście wy z tymi swoimi zagrywkami. Nie myśleliście, że będzie tak łatwo? Trochę was nie doceniliśmy, ale... To, co mówią o tobie, to jednak prawda. Widzisz. Zejście z tej ścieżki wychodzi na plus. Przynajmniej nie wylądowałem w takiej sytuacji jeszcze ani razu, tej, w jakiej ty teraz się znajdujesz. Udało ci się uciec. Razem z tą panienką.
No i pomyśl, teraz ty też masz taką szansę. Nie chciałbyś zacząć na nowo? Iść daleko od tego całego gnoju, od wrót Baldura, ściekających krwią i szczynami? Rzuć sobie na perswazję. Karmel jest dość blisko, po drugiej stronie tych gór. Tam podobno fajnie traktują ludzi, szczególnie tych niemagicznych. Perswazja, co? Mhm. 16. Widzisz jakiś przebłysk zrozumienia w jego oczach. Widzisz, jak on się chwilę zastanawia w trakcie tego, jak mówisz mi, i ten jego taki taki wyraz twarzy powoli się zmienia na taki trochę łagodniejszy. Może i tak by było łatwiej. Słuchaj, no mogę ci ręczyć. Tak patrzę się na tego Rosamunda, czy Rosalinda Mordegarda, która tam sobie jeszcze tam resztki krwi wygrzebuje z tych szponów. No, reszta twoich towarzyszy raczej się już nie będzie miała jak dowiedzieć, co się z tobą stało. On patrzy w tą stronę, w którą ty zerknąłeś. Na tyle, na ile może, bez większego poruszenia się. I potem... wiesz, raczej nie będzie mi... Nie będę skory do rozmowy z twoimi pracodawcami. Ani z sobą raczej też nie. No właśnie, a my jesteśmy aktualnie w takiej sytuacji, że oboje możemy porozmawiać jak ludzie. Powiedzieć sobie, co nam na sercu leży. Pod naszymi obitymi klatkami piersiowymi i... rozejść się w swoje strony. W bezpieczne strony, tak. Widzisz taką rezygnację w jego oczach? Nie mam nic do stracenia. Powiem wam, co wiem. Próbuję tak trochę się tak poruszyć wygodniej, żeby się usadowić przy tym, tak krzywiąc się z bólu. Pomóc za tą linę, go tak chwytam od przodu, tak go próbuję właśnie posadzić, żeby siedział oparty na coś. Wynajął nas ten hrabia ojciec, co z nią zwiałeś. Wskazuje na Emmę, który tak głową, nie? Która gdzieś tam za tobą jest, siedzi, stoi gdzieś. Wiem tylko tyle, że mieliśmy złapać i obie zabrać. Wy byliście potrzebni komuś do czegoś. Nie powiedzieli nam do czego. Mieliśmy was zostawić, ogłuszyć i zostawić. Z jakiejś taki wyszło. Dobrze nam za to zapłacili. Dokąd mieliście zabrać nas? Pod wioskę, pod Easter tutaj. A ktoś tam, ten sam hrabia gdzieś w okolicy jest ze swoimi ludźmi. No w okolicy, czyli gdzie? Przed... Między wioską a górami kawałek drogi. Zrobili obóz jakiś. Ale bliżej Easter niż gór. Ile ludzi? 20 chyba łącznie. Nie jakoś dużo. Myślałem, że większą świtę przyprowadzi. Może nie spodziewał się takich problemów. Najął w sumie jedną z lepszych gildii we Wrotach. Ale słyszałem, że mają jakiegoś sojusznika w mieście. No tak. Coś możliwe. A skąd wiedzieliście, gdzie jesteśmy? Od tego sojusznika. Ponoć. My się dowiedział. A jak się nazywa ten sojusznik? Nie mam pojęcia. Widzieliście go? Nie, dostaliśmy. Wiesz, jak to działa. Jest ktoś, kto nam przekazuje informacje, dają nam jak najmniej i jak chcesz się czegoś dowiedzieć, to już musisz na własną rękę więcej.
Ale Eagle jest w mieście. Znasz go, Atro. On kiedyś dawał ci zlecenia. Między innymi właśnie był też waszym takim przełożonym w momencie, jak... Tak, tak, jak Emme ten. On zajmował się braniem zleceń, potem wam tylko przekazywał informacje i w jakichś takich większych zleceniach brał z wami udział, ale raczej był tylko takim przekaźnikiem. Nie chciał, ogólnie no raczej nie mogliście widzieć większości swoich zleceniodawców. Nie wiedzieliście, kto to jest, nie? Więc on jakby się tym zajmował, a wy tylko wykonywaliście zadania. Igor czy Igol? Eagle, jak orzeł. Jak orzeł, okej. Okay. Nie znacie jego prawdziwego imienia i nazwiska, nie wiecie też jak wygląda, bo zawsze miał maskę na sobie. Ale byłbyś w stanie najprawdopodobniej go rozpoznać po głosie, jakbyś go spotkał. I to on nam dał to zlecenie. A potem poszedł do miasta, mówił, że ma coś do załatwienia. Długo byliście w mieście? Ja nie, ja parę dni, ale sama nasza gildia to już z rok czasu tu siedzi. Mieliście jakieś akcje po drodze? Jakieś, do czegoś się szykowaliście poza nami? Jeszcze wiem, że parę osób z gildii współpracuje bardziej z tą osobą, od której hrabia dowiaduje się rzeczy. Jest nas tam jeszcze kilka. Ile dokładnie, to też nie jestem w stanie ci powiedzieć teraz, bo tak jak mówię, kilka dni temu przybyliśmy do miasta, bo potrzebowali pomocy i coś szykowali. Pewnie właśnie między innymi to, co dzisiaj. Może zapytam, ile taka usługa kosztowała? Wynajem jednej z nas, jednej osoby z nas, to zależy ile nas pracodawca daje. Jak przebijesz tą kwotę, to wtedy jest szansa, że... Zadałam proste pytanie, ile ta usługa kosztowała? Za was? Nie, za sowę. Jak kurwa mówię, po orczemu? Za ciebie mieliśmy dostać 3000 golda łącznie za koleżankę. Połowę czego? Tego. Koleżankę. Za... Nie. Czego mieliście dostać 300? Gold. Ja sobie zapisuję, pani monet. Bandyta. O, a, okej. Okay. Co? Nieważne. I mieliśmy też dostać dodatkowo, jakby udało nam się spowolnić całą resztę. A. Ale to na dłuższy czas spowolnić. A wam nie wyszło? Nie. I warto było? Jak widać, nie. Z reguły takie akcje idą nam dużo lepiej. Z reguły znaczy, która to pana akcja tego typu? To już się pytaj swojego towarzysza. Nie wiem, ile pan tej akcji wykonywał, kiedy mój towarzysz postanowił od was odejść, tak? Rozłączyć się. Nie wiem, jak to tam u nas w tych kręgach działa. Są moje pytanie, bo... Za coś trzeba żyć. Że tak powiem, taki wniosek wysnułem, że skoro pana koledzy leżą tam, a pan leży tu, to chyba coś mało doświadczenia. Posiadacie tego typu sprawach. Myślę, że po prostu zabrakło szczęścia. No, ja rozumiem, a trochę nie musisz kolegi tłumaczyć. Tak jak wspomniałem, nie doceniliśmy was po prostu najwidoczniej. A tak, to jest standardowa wymówka. No, to mi się nie raz zdarzało, że ktoś mi mówi, a ja cię nie doceniłem, Elmenorze. Dobra, już się zamykam. Mówi, patrząc na Atro, który go pewnie zmierzył wzrok. No ja się ciągle patrzę tam w ziemię, gdzieś obok niego. No słuchaj, no ja odszedłem z gildii jakieś 6 lat temu, jak on ciągle w niej był. To znaczy, że był użyteczny, to znaczy, że mu akcje wychodziły. Jakby mu nie wychodziły, już by dawno nie żył. Więc, no...
chyba że to była długoterminowa akcja i się zaczaili w górach i do teraz siedzieli. To w sumie to się liczy jako jedna akcja, nie? W sumie to już 7 lat temu, faktycznie rok. Ale dużo głów za ciebie poleciało i za nią. Że was nie upilnowali. Ale mi przykro. Cóż, spotkamy się w sferze letargu. Czy ktoś rozumie, o czym oni mówią? Nie. W czyśćcu, no kurde. No to mów po ludzku. Też pewnie oni tak prosto do piekła pójdą. Ja mam nadzieję, że jeszcze zrobiłem na tyle dużo, że się któryś z bogów pochyli. Mimo, że religijny za bardzo nie jestem. Nie wiem, czy pamiętasz, ale możecie spróbować. Bo może będą przesyłać sobie jakieś wiadomości poprzez szczury w mieście. Możecie spróbować złapać je. No, mogą mieć coś przyczepione. Wiesz, sami tak przesyłaliśmy wiadomości. Te szczury łatwo przyciągnąć serem i winem. Ludzi w sumie też. A szczur zawsze się dogrzebie. Przez najcięższą norkę ci wejdzie. A jak gdzieś sera poczuje albo wina, to... Tylko czerwonego, wytrawnego. Cóż, no mam wrażenie, że się więcej nie dowiemy. Jak on tam leży związany, czy on ma 4 lat gdzieś? Zależy, jak mu zabraliście. Znaczy, zakładam, że mu zabraliśmy wszystko po prostu. Raczej tak. Jak tamtym. Czy ktoś ma sztylet na widoku? No, nie wiem, no... Raczej to, co żeście zabrali tamtym poprzednim, to tam trochę wyżej leży, nie? Wszystko. Dobrze. To ja chcę wyciągnąć sztylet. Nie mamy więcej pytań do niego. Jak się pan nazywa? Mamy żadnych więcej ważnych pytań do niego? No słuchaj, napiszę coś, nie? Może. Nazywa się Farciarz. Chcę do niego podejść i rozciąć linę. Widziałaś, jak on na początku tak patrzył się na ten sztylet tak ze strachem i no gdyby mógł, to by spierdolił od ciebie, ale jak odcinasz tę linę, tak... A to też się tak na chwilę wzdycha. Rozcinam linę. Ten sztylet mu wbijam między nogi. I kładę mu obok sztyletu fiolkę z lecznicą 2D4 plus 2. Zapłata. Byłam przekonana, że wbija mu ten sztylet, będzie w żebra. Tak. Ale nie. Ostatnio nadzieję. Tak. On tak patrzy na ciebie z taką dezorientacją, patrzy na ten sztylet, na fiolkę, tak rozmasowuje sobie nadgarstki po tych linach, nie, gdzie mu się zrobiły już takie ranki i ślady, bo było dosyć mocno związane. I wstaję i się odwracam od niego i odchodzę. Ty wstaję i patrzę się na niego prosto w oczy. Podobno Kormyr jest tam. Ale ludzie bardziej wolą chyba Neverwinter, bo słyszałem, że w Kormyrze to zimy ciężkie. On przez jeszcze chwilę tak patrzy na wszystkich, patrzy się głównie w stronę Emmy, łapie ten sztylet i sobie tak zapasek go chowa. Łapie ten potion, nie? Od razu go praktycznie wypija, no bo był prezent. A to była trucizna! Najlepiej, nie? No nie umrze. Tak patrzy na to, nie? Przygląda się mu przez chwilę i wypija go. I faktycznie nabiera sił, nie? No, zgaduje i widzicie, że trochę ran mu się gdzieś zasklepia. Trochę mniej już go to żebra boli. Jak spogląda w stronę Emmy, tylko słyszycie takie dziękuję, dosyć wyszeptane, takie bardzo ciche, ale dało się usłyszeć. I on po prostu stamtąd odchodzi. Czy to mądre, żeby go wypuszczać? Idzie w stronę góry, nie idzie w stronę miasta. No po co ci on? Co ty zawsze będą szukać?
no, drugą szansę, ale tacy zawsze będą szukać pieniędzy, więc wróci się, będzie miał swoją drugą szansę, ale przy okazji powie, gdzie jesteśmy, komuś innemu niż swojej Glidi i potem pójdzie dalej. Jak będą chcieli, to nas znajdą. Jeszcze mogę go zastrzelić. Praktycznie nie działa. Druga wolna. Co? To by było takie, wiesz, no, wredne. Barbarzyńskie. I takie chamskie. W końcu coś mu obiecaliśmy. Znaczy, Gatro, ale... No, nic mu nie obiecywałem. Znaczy, no, ale przedstawiłeś mu perspektywę nowej szansy. Przedstawiłem mu perspektywę, nie obiecałem mu jej. Ale, tak. No, ale potem powiedział, że spotkałem się w czyśćcu, więc... Zobaczymy. Słuchajcie, no, znacie mnie. Ja tam, jak trzeba, no to trzeba. Ale czasami chyba jednak... Czasem trzeba dać ludziom szansę. Gdyby Atro nie miał drugiej szansy, to by go tu nie było i na przykład... No, może jakie nie... was wzięło na głębokie przemyślenia ostatnio. A spędziliśmy w tych górach raptem kilka dni. Dojrzewamy, w przeciwieństwie do niektórych, którym się tylko liście zmieniają kolor. U ciebie to chyba ten mózg na las zaczyna marznąć delikatnie na tym śniegu. Ty to szczególnie szybko dojrzewa. I dlatego lepiej działa, bo jak wszystkie... Bo spowolnił się, wiesz, obiekty z salonu. Zapada powolutku, wiesz, w sen zimowy, nie? Dobra, idziemy już, skoro już... Ja zrobiłem sobie notatkę. Emma... Przyszliśmy z sentymentalnych rozmów do, kurde, obrażania się nawzajem, więc dobra, chyba już wszyscy wypoczęli, jak każdemu już tak. Język cięty. Możecie sobie shorta zrobić. Dobra. No jeszcze w międzyczasie koni się kłócą, ja sobie patrzę na tego gościa, który odchodzi, to tylko tak udaję, biorąc łuk, ale bez strzały, żeby do niego strzelam. Nie mam kości, więc nie zrobię shorta. Peszek. Ile kości ma Niejadek? Z wojownika, nie? Ile ma wojownika? Trzeci poziom, nie? Ile level? Tyle masz kości, ile level? A, 3 kości. Okej, czekaj. On był ranny. Tak, dobrze kojarzę. Czy tyle kości? Tak, chyba tak. Czy... Nie, on ma D10, nie? Ale ile ich tych kości ma? Chyba 3, tak? 3, tak, 3. No. A plus jest od kondycji, nie? No może razem. Jest na fullu. Przegryzacie po drodze jakieś swoje zapasy suszonego mięsa. Pijecie wodę, którą zgarnęliście ze strumyka koło jaskini, bo już wcześniejsza wam się skończyła. Nie wiem, czy to było dobre źródło. Nie, no woda była czyściutka i była prosto, wiecie, tak z gór, więc była naprawdę przefiltrowana. Dokładnie. Więc bardzo smaczna, na pewno. Także zbieracie się. Gdzieś w międzyczasie, jak ktoś patrzył, to widzieliście, że po prostu ten mężczyzna, którego puściliście, powoli zniknął gdzieś tam wyżej. Jego sylwetka gdzieś z krzakami zlała już. Ale zdecydowanie nie śpieszył się nigdzie, szedł powoli, jeszcze trochę poraniony. I raczej nie planował, nie było widać po nim, żeby chciał cokolwiek zrobić. To mi prawie u podstawy, a tam za nami słychać turlu, 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 turlu i kamienie to z góry. Chyba nie miałby na to siły. No, w sumie no. Raczej tylko ogry chyba mogłyby je zrzucić. Nie, bo ja sobie wyobraziłem, że one tam liną, że wystarczy linę przeciąć i ten, ale ogry faktycznie to by, gdzie linę, kurwa, one ledwo sobie potrafią zawiązać no. Przepaskę. No, one by to po prostu pchnęły i wyjebane. No właśnie. Już żeście coś takiego przeżyli. No. No i Atro, myślę, bacznie idzie. Patrzy się po okolicy. Wypatruje na horyzont, jak go widać jeszcze z góry. Jak zejdziemy niżej, to wypatruje w lesie gdzieś tam jakiś ognisk, czy nie natrafimy przypadkiem na ten obóz, żeby go ominąć jakoś tego... A, i w sumie się przydało o tym pogadać. Co robimy dalej? No to się rozglądam na razie, jak jeszcze jesteśmy u góry. Ja poproszę w takim razie, jak idziecie wszyscy razem, jeden rzut D20. Ktoś się będzie kwapić, czy mam zrobić losowanko? Aga jest taka ucieszona. Dobrze. Już wygląda, jakby miała klikać.
Madzia, rzucaj. Enduelikefake. Zrobiłam, wiecie, co cztery, nie? Tak. Ha, jeden. Widziałem. Wiedziałem, że macie jakąś... Możecie sobie rozmawiać, proszę bardzo. Okej. Teraz coś tam nie chce. To jak idziemy, to ja też mówię w sumie. Dobra, to idziemy prosto do miasta, zakładam. Tylko przydałoby się tego Ravena pozbyć, bo jak jeszcze ludzie, jak ten twój tatuś ma 20, to mam wrażenie, że nie będzie tak źle, jeśli miasto będzie stało, jeśli miałby napaść. Może lepiej najpierw w mieście zrobić porządek. Więc tak myślę, że najpierw w mieście zrobić porządek, szczególnie jak ten gość ma być jakimś zmiennokształtnym albo gorzej, to no. No i mamy gildy innych w środku, więc teraz mnie akurat po zmroku. Mnie to zastanawia, jaki jest pierwotny kształt tego zmiennokształtnego. Poprosisz go, jak go znajdziemy, żeby ci pokazał. Pokaż mi, zmień się w siebie. Zabaw mnie, hehe. Możemy otworzyć cyrk, pojmać go i będzie taką, wiesz... Do cyrku to... Atrakcją. To my sami wystarczymy. Nie będzie musiał się malować tak na klauna. Ciekawe, czy oni mogą tak z makijażem też się od razu przemienić. Chyba raczej może ewentualnie spowodować, że twarz nabierze koloru jakiegoś albo coś. Ale myślę, że jak ty go dopadniesz z pięściami, to też możesz mu to zafundować. I nie będzie musiał zmieniać samemu koloru. Dobra, daleko jeszcze? No ciągle schodzimy z góry. No to co widzę? No to widać chyba, czy jesteśmy daleko, czy nie. No ale się was pytam. Ona cię spogląda dokładnie takim samym wzrokiem. W sensie na ile spogląda dokładnie takim samym wzrokiem. I pokazuje jej, że w jednej ręce trzyma swój notes i w drugiej trzyma długopis, pióro. Więc jakby to powinno być logiczne, że nie wie, bo jest zajęty. Rzućcie sobie wszyscy na percepcję. Ile tylko, wiesz, tak patrzy, tak... Ja mogę nie rzucać, bo patrzyłem w notatnik. Dlatego pytałem ich, jak dalej patrzę. Spoko. 22. 13. 12. 8. Nie, tak 15. To bonusy? Plus 0. Nice, mądry. Emmo, tylko ty zauważasz w którymś momencie, jak tak idziesz. Przed sobą. Coś ci zabłysło i w którymś momencie tak się przyglądasz. Patrzysz, że gdzieś od strony miasta coś tak wyleciało w powietrze. Taka jakby łuna światełka. Rozprysła się. I to tak padło i zniknęło. Bo tam... Ten sygnał chyba był. Pomiędzy koronami. Co ty gadasz? Jest popołudnie późne, więc... Nie wiem, jakieś coś świecącego wystrzeliło, rozpłysło się i spadło. Czyli jeszcze zmroku nie ma, tak? To tak jeszcze w dzień? Może testują, czy działa. Aha. Albo mają fazy. Jak księżyc. Alarm przed alarmem? Tak, a plan ma warstwy. Dobra, przyspieszmy może kroku. Przyspieszacie. Jeszcze chwilę wam to zejdzie. Wiadomo, że tak od razu to wam się nie uda. Myślę, że tak jak już zacznie się ściemniać dopiero, to dotrzecie gdzieś do miasta wieczorem. Czy jeszcze jakieś takie, powiedzmy, 4 godzinki marszu, dosyć szybkiego. Musicie zejść, dotrzeć potem doliną, nie? Same dzieciaki, które wcześniej spotkaliście, były godzinę drogi od wioski, także trochę to może potrwać. I od której strony wchodzimy do miasta? Bo raczej jak wyszliśmy główną bramą, a teraz jesteśmy na innej, w sensie mniej więcej w tym samym kierunku, ale trochę w innym miejscu wychodzimy chyba, nie? Czy nie wejdziemy jakoś tak od tego miejsca, jak wracaliśmy na przykład z Wiedźmą, tak od tej bocznej bramy? Tej, co była na... To było na zachodzie.
Tak, bo wiem, że jest właśnie północna, to nią wychodziliśmy, a czy od zachodniej właśnie wejdziemy? Czy tą samą, że się wejdziemy po prostu na trakt ten sam, którym wychodziliśmy? Raczej wrócicie również północną, troszeczkę inną drogą, ale północną. Ewentualnie no, jesteście w stanie też wejść tą zachodnią, tylko byście musieli troszeczkę odbyć. Tak bardziej, no taki łuk zrobić, nie? Bo południowa i wschodnio-południowa, no to one już są zbyt daleko, byście musieli dosłownie całe miasto okrążyć, żeby tam dotrzeć. Ewentualnie jeszcze istnieje opcja wejścia przez rzekę, w sensie jakbyście na przykład, nie wiem, od tej strony, nie, doków można wejść, no to wtedy faktycznie południową, nie, ale to też trzeba będzie trochę gdzieś tam naokoło podejść. Tak myślę. Jak stąd wyjdziemy tym samym wejściem, którym wychodziliśmy, ten gościu ma gdzieś obóz pomiędzy miastem a górami. Nie wiem, czy nie lepiej w pewnym momencie zejść ze szlaku, po prostu przejść kawałek lasem, może trochę obejść, może wejść zachodnią bramą, może w ogóle od doków. Od strony rzeki. Znamy tamten teren zachodni. Byliśmy tam już nie raz. W jedną i w drugą stronę. Nie wiem, co myślicie. To by było takie ostrożne i chyba sensowne, jeśli nie znamy dokładnie sytuacji w mieście. Tak, o ile nie zaczniemy widzieć jakiegoś pożaru nagle nad koronami drzew, no to myślę, że można spróbować. Jak się zacznie wszystko pieprzyć, to obojętne tak naprawdę. Jak będziemy słyszeć gdzieś tumany orków, no to ogrów, no to ten. Wędrujecie więc w dół zbocza. Cały czas idziecie dosyć stromo, więc widzicie, jak sam dół zbocza cały czas się do was przybliża. Zaczyna robić się coraz gęściej, jeśli chodzi o roślinność. Wiadomo, im wyżej, tym mniej jest tej roślinności. I powoli wkraczacie już w taki bardziej zalesiony teren. Dalej macie jakąś tam wydeptaną ścieżkę i widzicie gdzieś tam po drodze na pewno ślady tych ogrów, które gdzieś tam przed wami szły. I połamane gałęzie, jakieś kawałki ich ubrań. No i na pewno też gdzieś po drodze coś tam jedli, więc pewnie jakieś tam kości rozrzucone w jakimś jednym czy dwóch miejscach, nawet gdzieś tam po drodze uda się wam zobaczyć. I jakieś tam resztki takiego krótkiego obozowiska. Taki już za. Taki prowizoryczny był jakieś ognisko i takie już zadeptane całe, nawet nie było jakoś to super tutaj ukryte. A chwila, jak oni tu obozowali? To może uda nam się lepiej określić, ile ich było, bo w tamtym wąskim przejściu to ciężko, bo gęsiego wszyscy szli, ale tutaj może. Jak się rozejrzymy, chwila. 5 minut, tak? Chwileczkę, ale. Może warto. Rzucić okiem? Niech tam, dobra. Co ty chcesz tu znaleźć? Ile ich było chociażby? No, na co się szykować? Nie wiem. No, i tak informacja może mało ważna, bo tak będziemy z tym walczyć, ale nie wiem. Rozejrzyjmy się. Lubię posiadać informacje. Jednak to była podstawa mojego poprzedniego zawodu. Kto się rozgląda, ten śledztwo poproszę. Ewentualnie może być sztuka przetrwania dla osób, które znają się na lesie, bo czyli głównie Ila. Ja to 11 ze sztuki na przetrwania. Naturalne 20. Razy 2, kurwa. 1 na 400 szansa. No. Dobra, powiedzcie po kolei. Właśnie. Jeszcze Atro i Madzia. Atro i Madzia, super, zajebiście po prostu. Atro i Mordekar. Śledztwo 12. 12 na śledztwo. I znowu, Emmo, tylko ty jesteś w stanie dostrzec to, te szczegóły większe. Cała reszta gdzieś tam się rozgląda. Widzicie faktycznie te ślady. Tak, no, są podeptane i ciężko stwierdzić, czy te ślady się powtarzają, czy nie. Emmo, to gdzieś tak kawałeczek dalej tak przechodzisz, tak
trochę na obrzeżach tego obozowiska. Jak już powoli gdzieś tam te ogry zaczęły wychodzić, przyglądasz się tym śladom, przyglądasz się też ilości tych kości, przyglądasz się też wielkości mniej więcej tego obozowiska i jesteś w stanie ocenić, że tych ogrów tutaj było tak około 30. 30, 35 może. Było ich trzech. We wszystkich ta sama krew, nie? Ogrza. A no to jak trzech, no to damy sobie radę, nie? Bez problemu w ogóle. Razy 10. 10 oddziałów po 3 osoby. Pi przez G. Tak mi się wydaje. Ilu? A, okej. Okej. To miałem coś proponować wcześniej. Chodźmy ich śladami po prostu może w stronę miasta. Bo jak po drodze będzie ten obóz tych, tego... W sumie jak oni jeszcze nie zdążą dojść do tego, do miasta, to ich zaskoczymy, jak będą obozować gdzieś po miastu. No... 30? Wiesz, że dasz sobie radę. Z trzema samemu tak, tylko jak nas jest piątka, to na każdego przypadłoby... 6. No. Jeżeli to jest 30, to nie ma możliwości na to, żeby nikt ich nie zauważył, kiedy zaczną się zbliżać do miasta. Więc jak się zaczną zbliżać do miasta, to i tak miasto rozpocznie obronę. A my od pleców ich wesprzemy. Trina tam poprowadzi, Trina już sobie raz poradziła, to i drugi raz sobie poradzi. A my ich potem wesprzemy. Znaczy, wy. Ja was będę wspierał. Tak, moralnie z odległości. No tak, to mi dobrze wychodzi. Tak. Elmenor, słuchaj, w sumie to możesz nosić patki, być niewidzialny i do każdego podbiegać. I leczyć. Będziesz wtedy użyteczny. Może trzeba by było zawiadomić pozostałe okoliczne miasta. Ostatnio, z tego co słyszeliśmy, to pomogli im w odbiciu. Oni sami sobie nie poradzili wtedy i takie zniszczenia mieli? A nie, to Ister pomagało pozostałym miastom. Potem. Tak było. No to co my się o to Ister martwimy? Że poradzą z tym. Ja bym... Znaczy no... Pewnie, zawiadomić można. Tylko to i tak my tego nie zrobimy. Chyba, że potraficie przyzwać, nie wiem, z 5 gołębi pocztowych i nagle je wysłać. To świetnie. Jakby... Nie. Ale... Mój sobodźwiadek tak daleko nie poleci. Jeszcze ci rozpoznam na niebie, jak leci pocztowy, a taki zwykły, bo to we Wrotach Baldura to pełno było tych pocztowych, tam wszędzie były. Nieważne. Ten. Z burmistrzem rozmawialiśmy, powinien być w kontakcie z pobliskimi miastami. Może nie jest gotowy na ogry, ale jest gotowy na zbrojne ruszenie na miasto przez... tego tam hrabia jakiegoś. Ale nie na ogry. Bardziej myślę pod tym względem. Tak, Elmenor ma rację. Jeśli by szturmowali miasto, no to raczej wszyscy by usłyszeli w mieście. To cicho nie jest. Drugie, co myślę, to czy one są na tyle rozumne, żeby nie atakować tego twojego oddziału, twojego ojca, Emma? Jakby na nich trafili po drodze. Znaczy, z tego co ja zrozumiałam, od tamtego chłopa, co się go wypuścili, to oni mają jakieś dziwne komitywy ze sobą. Tak, jasne. Dowódca ogrów z ojcem Emmy, ale czy ogrowie o tym wiedzą? Znaczy, mają jasne wytyczne. Tak, ale jak są głodne, to wytyczne chyba mogą pójść się jebać. Ale na przykład, no jeżeli mają jakiś wspólny znak i wcześniej ten Raven, te ogry go widziały i on na przykład im powiedział, że tacy z takim znakiem to ich nie ruszamy, no to myślę, że na tyle są w stanie zrozumieć tego typu symbol czy znaczenie, prawda, że faktycznie się dostosują. No. Może. Fajnie sobie pospekulować czasami. Ale tak, nie zakładam tego jako punkt w naszym planie, którego i tak nie mamy, więc chodźmy i zobaczymy, co będzie. Jestem za. Najlepszy plan to działać, bo jak układamy plany, to zwykle nam nie wychodzą.
okoliczności są nie zawsze takie, jakich się spodziewamy, więc to bardzo dobrze o nas świadczy, że się potrafimy dostosować. A ja się zgubiłam, w której bramy idziemy, jak idziemy, gdzie idziemy. Oprócz tego, że do Ister. Najlepiej do zachodniej, o ile będzie na to czas, tak? Jak dobra. Będzie atak jakiś na miasto, to wiadomo, do walki. Ale tak, coś miałem mówić. A, no jak zwykle nie mamy planu, to ogrów jest 3, a nie 30. Teraz, zobaczymy. Damy radę. Musimy. Wzrusza mnie twoja wiara w nasze siły. Znaczy, ja muszę wierzyć, bo ja muszę mieć po czym pisać. Jak mi nie dacie materiału, to się zawiodę. A my jak się zawiedziemy, tak? Jak sobie nie damy rady, to ho ho! Nie. Może jednak was pomożemy w tym ataku. Wspomina Naira. Pilnujcie. Co z małymi? What about the little ones? Yeah. No pytanie, czy tutaj ta okolica jest na tyle niebezpieczna już. No gdzieś tu się chodzi. No tam. Plącze. W tamtą stronę, tak? W tamtą stronę polazło. Nawet jak się 3 odłączą, to... I gildia zabójców jest jakaś. Także ten. Ale nie mają zlecenia na gobliny. Gnomy. Mogą pracować poza godzinami. Mogą nadgodziny wyrabiać. Nie za darmo. To niech idą z nami, no. Przydadzą się może do czegoś w mieście. Elmenor! To są osoby... Ja patrzę pragmatycznie na to, skoro się śpieszymy, tak, a potrzebujemy pomocy, bo teoretycznie sami sobie możemy nie dać rady, to wykorzystajmy ją w 100%. To nie są zwierzęta pociągowe, które możemy wykorzystać do transportu albo nie wiem czego. To są istoty rozumne, ludzkie. No, ale to dobrze, no taka tak. Sama istota jak i ja, jak i ty, tak? I zobacz, no uratowani zostali, to i co teraz z nimi zrobimy, no? No póki co nie ma żadnego zastosowania, tak? Dla nich, tym wszystkim. Mordegard, jakby rozumiem to, w jaki sposób Elmenor to może przedstawia, być dla ciebie trochę niezrozumiałe, może to źle przedstawia, może ty to źle rozumiesz. Nieważne. Jeśli wokół miasta nie będzie się nic działo, wprowadźmy ich do miasta, bo się faktycznie przydadzą. Znają się na alchemii. Będą mogli pomóc w obronie miasta, czy to przez leczenie, czy palenie. Cisza, cicho, Orani. Co ty o tym sądzisz? Wybacz Elmenorowi, on ewidentnie traktuje was jak nieważne, ale okej. Okay. Co ty o tym sądzisz? Czy będziecie na tyle dobrze się czuć, czy będziecie się na tyle w stanie odnaleźć w tej sytuacji, żeby nam pomóc? Czy wolicie zostać tutaj? Czy jaki jest wasz wybór? Myślę, że moglibyśmy albo się schować gdzieś i spróbować to przeciekać, albo no chyba lepiej jak już, no to trzymać się z wami niż wejść do miasta i żebyśmy się gdzieś schowali i nie wiadomo co nas wtedy by czekało. W sensie albo jest opcja, że nas tu gdzieś zostawicie, my się schowamy, albo opcja, że idziemy po prostu z wami do miasta i będziemy się was trzymać, bo chyba z wami będziemy bezpieczniejsi w mieście. Na pewno wyjdziecie na tym 100 razy lepiej, jak pójdziecie z nami do miasta. Nie powiedziałbym, że na pewno. Jest rzut monetą dalej, ale tak moim zdaniem w mieście też jest się gdzie schować. Nie wiem jak długo, w sensie no, obserwowali nas przez rok. Gildia nasza przynajmniej, ale nie mają nowe zlecenia. Zawsze możemy, jeśli miasto nie będzie oblężone w tym momencie, możemy sprawdzić naszą chatę. Zarówno Mordegard, jak i ja mamy stanowiska alchemiczne. Będziecie mogli się przygotować, czy wspomóc jakoś miasto, czy nas, jakimiś wywarami. Nawet jeśli to ma być prosta, nie wiem, ekstrakcja oliwy do palenia po prostu ogrów, jakimiś koktajlami. To jest już w stanie całkiem szybko zrobić. Albo, opcja bezpieczniejsza, burmistrz ma pod swoją chatą schowek. Dość bezpieczny, murowany, piwnica z ukrytym wejściem. O ile nic tam nie zmienił, powinno być czysto i bez krwi.
byłbym za piwnicą burmistrza. Ale ja nie wiem w ogóle, o czym jest teraz dyskusja. Kurwa, miasto może być oblężone, każda para mu się przyda. No, właśnie. A wy teraz dyskutujecie, o Boże, no kurwa, zostali uratowani, no to mogą się odwdzięczyć i pomóc innemu miastu. Boże, Emma, ja poświęcę dla ciebie osobny rozdział. Nie, dziękuję. Zaskakuje mnie. Mają rację. Jak, słuchaj, Mordegard, jak tak się martwisz o Orani, może chodzić z nami ciągle. Jeśli jesteś w stanie ją obronić, pewnie. Ale faktycznie, mamy 30 ogrów, 20 żołdaków jakiś. No... Dobrze, wiem, co chcesz powiedzieć. To jak, pójdziesz z nami? I zwracam się do Orani. Jak tak stawiacie tą sprawę, to faktycznie pójdziemy. Odzywają się też te dwie osoby tam, ci ludzie, co byli razem z Varysem i Nairą, oni teraz gdzieś tam siedzieli głównie i was słuchali. My też pójdziemy. Może nie umiemy jakoś walczyć tak jak wy, ale no miecz czy łuk utrzymamy i może uda się kogoś strzelić. Byle nie nas. Dobra, to idziemy. Ja przepraszam, ale takie pytanie głupie, kurwa, kim są ci ludzie w ogóle? No, oni byli razem z tobą wtedy w tej klasce. Chuj mnie to interesuje, kto to kurwa w ogóle jest, jakie oni mają zastosowanie w tym wszystkim. No, zostań sobie w lesie, kurwa, to ludzie. To są jedni NPC, ale muszę też im opowiadać. No chuj, my ich ciągniemy za sobą. No weźmy tego nauczycielkę Mordegarda i idziemy dalej, no. Dokładnie, to jest jeden, jeden z dwa. No ja musiałam opisać, że oni tu dalej są, nie zniknęli. Ja się tak śmieję, ja wiem, że ten, ale po prostu, wiesz, to... Bo chuj my ich ciągniemy. Nie powiem tego w postaci Elmenora, bo on by tego nie powiedział, nie? Ale no... Tak, w napisach końcowych będzie jeniec 1, jeniec 2, tak. Zatem będzie nam bardzo miło, jeżeli dołączycie do nas i udacie się z nami wszystkimi do miasta celem pomocy nam. Zapewne być może, o ile wykażecie się bohaterstwem i nie zginiecie tragiczną śmiercią, to poświęcę na was nawet jeden utwór. Chociaż nawet nie znam waszych imion, bo nie pamiętam. I nie musicie mi teraz ich mówić. Bo ci otworzyli usta, a się tak zamknęli, tak... Nazywam się... Nie interesuje mnie, jak się nazywasz. Ruszacie dalej. Idziecie już dosyć gęstymi zaroślami. Mimo to, że taka wąs... Gdyby nie to, że te ogry przed wami przeszły, to by była taka wąska dróżka, bardziej wydeptana przez zwierzaki. Ale w tym momencie te ogry zrobiły taki trochę rozpierdziel po drodze i są podeptane te krzaki, połamane gałęzie, więc już jest dosyć szeroko, na tyle, że mogą takie 3-4 osoby z was tak przejść w miarę blisko siebie. I idziecie dalej. Już powoli zaczyna się robić coraz mniej stromo, bardziej płasko powoli, już schodzicie z tej góry, tak? Jak już wchodzimy w taki gąszcz bardziej, ja sobie wyjmę te jedne okulary, przyłożę sobie i się rozejrzę przed nami, na boki. Czy nie widać jakichś sygnatur cieplnych? Na razie nie, w tym momencie nie widzisz. No, tak sobie zawsze... jakiś czas je wyciągam. Dużo możesz mieć na jednym oku, na drugim nie i patrzeć na to. Monok. Ale to by było dzikie, nie? Kurwa. Gdzie tank? Jedyne, co na razie widzisz, jak patrzysz przez te okulary, to faktycznie jak patrzysz na swoich towarzyszy, to oni są tacy czerwoni prawie. Taka czerwona plama, no. Tak, i jak widzisz jakieś zwierzę, to ono też jest czasami taki szybki czerwony, taka błyskawica czerwona ci przelatuje przed oczami, bo to jakiś ptak na przykład, nie? Jak predator. Atropredator, pasuje. Predator. Predator, tak. Emma, z racji tego, że ty miałaś na śledztwo krytyka, idziesz tymi śladami bezbłędnie prowadząc swoich towarzyszy. I w którymś momencie zauważysz, że te grupy ogrów rozłączyły się na 3, więc faktycznie zrobiłeś takie 3x10. Jedna poszła całkowicie na wprost, jedna bardziej na prawo, a trzecia bardziej na lewo. I co dalej wtedy? Tu się rozdzielili. Tu, tam, tam. O. Rozdzielili się na 3 grupy, tak?
To już chyba damy radę jednej takiej grupie. W sumie tak. W sumie to nie byłoby głupie. Pójść do tej po prawo na przykład od właśnie zachodniej bramy, bo jeśli między górami a północną bramą... To zamiast lać chcecie się... Znaczy, zamiast ostrzegać wioskę, to chcemy się lać. Ja nie nadążam. Chcemy chyba wyeliminować, tak. Trzy ogry z 30. Co nam może zająć trochę. A 10. Na trzy grupy się podzieliły. Ile? I chcemy wziąć 10 ogrów. I one się podzieliły na równe grupy. Już jedną trzecią? No mniej więcej, no. Nie powiem ci, czy na pewno, ale... Dobra. I damy sobie radę z 10 ogrami? Właśnie tak się teraz zastanawiam też nad tym. Ja myślę, że sam załatwisz z 4 na pewno. Elmander. No to jak ja załatwię 4, to Atro by sam dał radę z 30. Też tak myślę. Taki sam poziom ironii. Znaczy, nie... Nie żebym wątpił w swoje umiejętności, Atro, tak? No. Ale wiesz jak jest. Dzielmy siły na zamiary. To nie ten poziom jeszcze. Dobrze, to co robimy? Szybka decyzja. Tak, za jedną z nich. Chodźmy do tej zachodniej bramy, tak jak zamierzaliśmy na początku. Jak trafimy na nich po drodze i coś się wywiąże, to trudno. Jeśli da się ich ominąć... Zobaczymy, czy będą w gotowości, czy będą... Czas obozu, nie wiem, może uda się iść zaskoczenia, jeśli nie, no to spróbujmy ich ominąć. Faktycznie okay. Łatwiej by było walczyć z dziesiątką, mając mury przy sobie, niż z dziesiątką, mając las wokół siebie. Więc no. A nikt tu chyba nie jest jakoś mocno związany z naturą, żeby nam... jakąś roślinność, czy zwierzyna dopomogła. Illa? Tak, jest. Umiem gadać ze zwierzętami, ale nie wiem, czy jestem dobrym pomysłem, żeby przekonywać zwierzęta. Musielibyśmy najpierw spotkać stado wilków, albo niedźwiedzi i przekonać ich, że warto się z nami tu z ogrami. Ja bym chciał w każdym razie klepnąć w ramię Atro i Ile i powiedzieć, że to tak na wszelki wypadek, jakbyśmy zostali zaskoczeni. No bardzo skoro inspiracje. Idę bardziej wyprostowany. Myślę, się da bardziej. Aż coś w plecach chrupło, jak tak bardziej klatę do przodu wypiął. Po tych wszystkich atakach, walkach, na pewno. Nie, no, tylko jednego HP-ka mi brakuje. No, ale poobijany możesz być. Oj, zdecydowanie. Pełno bandaży. Może jeszcze trochę gdzieś tam zielony od tej trucizny. Idziecie w takim razie śladami, które prowadzą w prawo, bo idąc z gór, jak pójdziecie w prawo, to idziecie bardziej w stronę zachodniej bramy. Ale po śladach się niczym nie różniły, ta sama ilość ogrów. Może ewentualnie niektóre delikatnie gdzieś tam wielkością mogły się różnić, bo były większe, mniejsze wgniecenia, ale ciężko wam stwierdzić bez zobaczenia ich, jak to dokładnie wyglądało. Emo, dalej prowadzisz swoich towarzyszy i... Poproszę was o rzut na percepcję wszystkich. Czy mogę z okularami? Możesz. Jakieś plusy? Może. 16. 24. 13. 8. 11. Emo, Atro, wy zauważacie? Atro, ty nawet przez te swoje okularki po prostu zauważysz gdzieś tam w oddali jak jakaś czerwona plamka. Najpierw jedna przybliża się w waszą stronę. Tak biegnie dosyć szybko. Ty, Emo, zauważysz po prostu jakiś ruch przed wami i po chwili gdzieś tam między krzakami zauważysz jakąś głowę, która gdzieś tam przebiega. Ona jest tam od was, powiedzmy, na razie tak w odległości 80-100 stóp, coś takiego. I biegnie. I zaraz potem widzicie jeszcze dwóch tej wielkości. To są jakby wielkości ludzi te postacie, nie? I za nimi zauważacie trzy większe postacie. Dużo większe. Które biegną. I każdy jakby większa postać biegnie za tą mniejszą. Rozumiem, że nie rozpoznaję nikogo. Czy to wygląda, że biegnie, że poruszają się jedno za drugim razem, czy oni po prostu ogry gonią tych ludzi?
To wygląda, jakby oni ich gonili. I chcą ich złapać. Ja ich zauważam, to ściągam to. Tam jakiś ruch. Tam coś jest. Jakieś małe i duże. Konią ich. Konią ich? Chowam te okulary, wyciągam nączaki. O, to chyba trzeba pomóc. Będziemy mieli wesołą zgraję. Jak wrócimy do miasta. Oni jakby zbliżają się trochę w waszą stronę, ale jak będą biec prosto cały czas, to was ominą kawałeczek z przodu. Po chwili zaczynacie też słyszeć jakieś tupanie. Dosyć już się zaczyna robić harmider, więc reszta za chwilę też jest w stanie usłyszeć po prostu, no nie dość, że tą rozmowę, to jeszcze tam jakieś tupanie, łamanie gałęzi. No to inicjatywa od razu, czy jeszcze coś możemy zrobić? Możecie zrobić turę zaskoczenia. Oni na razie was nie widzą, więc możecie zareagować w jakiś sposób. To ja chcę podejść, się skryć za jakimś drzewem czy coś na linii, w którą stronę oni będą biec? Oni biegną tutaj, tak jak na mapie, na południe, czyli po prostu kawałeczek łukiem was omijają, biegnąc jakby w tą stronę, z której mniej więcej przyszliście. Dobrze, więc ja podejdę, po prostu skryję się w krzakach i wyczekuję, aż ktoś będzie przebiegał, w sensie ogry jakieś, żeby go zaatakować. Ja też chcę susem, szybko, ruchem doskoczyć przed jakieś drzewo, wykorzystując swój cały ruch, a akcją się też ukryć i przyjrzeć się, kto ucieka. Bo w sumie mogą to być ci najemni, mogą to być z gildii, albo wieśniacy, albo te dzieci, w sumie, którym kazaliśmy schodzić z pól. W zasadzie ja mogę wykorzystać bonus akcji bieg, czyli mogę na cały ruch, w sensie. Tak. Czyli praktycznie w sam środek, jak będą przebiegać za drzewem, skryć się, centralnie będą biegli na mnie. I akcją skryć się, no i tyle. Bonusową robię sprint, a akcją się chowam. Najpierw niech wszyscy zrobią akcję, potem wam opiszę, co widzicie. Elmenor, co ty robisz? Tak się właśnie zastanawiam. I ja myślę, że ponieważ oni się ustawili w pierwszej linii, przez nich będą w pierwszej kolejności przebiegać ci wrogowie, to ja bym się chciał chyba ustawić też mniej więcej jakoś tak koło środka, tylko że za nimi, więc na wysokości, w której aktualnie stoimy, ja po prostu się skieruję w środek lasu, żeby się ustawić na praktycznie na środku tej ścieżki, po której oni będą przebiegać, biegną w naszą stronę. I się przygotuję, że jeżeli zostaną jakieś niedobitki, które będą biegły w moją stronę, to żeby ich zszokować. Ja się troszkę przybliżam z Rosamundą. Nie Ila? Tak, żeby wchodzić komuś pod nogi, ale żeby być bliżej. A ja chcę się skierować bliżej tych biegnących na nas. Chodzi mi o to, że jak oni biegną w kierunku Atro i Emy, to żebym ja była tak jakby bliżej wioski, żebym mogła im strzelać w plecy. Okej, czyli chcesz iść po prostu obejść od tyłu jakby. Trochę tak, tak. To jak oni w trakcie biegu, to ja chcę tak i trochę od tyłu, no. Mogę iść tam gdzieś za krzunami, tam wyżej być. Tylko, że tam się gdzieś chowamy za krzunami. W odległości z fafelkiem. Okej, rozumiem, że jakby nikt poza Emmą nie próbował się w jakiś stopniu ukrywać, skradać. Ja się ukrywałam też. A, też się ukrywałeś. No ja mówię, że się ten... Chciałam ukrywać fafelkiem. To jak się ukrywacie, ukrywacie, to na skradanie jeszcze. No macie dosyć łatwo, no bo oni są zajęci pogonią, nie? Ale... Ma się pij! Krytyczna jedynka. 7. Dycha na krytycznej. Niejadek ma 14. Mordegard się wywalił na zbity ryj. 5. 26. O, mój niedźwiadek to już w ogóle jest. Ja i wafelek. Udaję martwego. Dobra, to po prostu zrobimy tylko tyle, że no zachwiejesz się i jednak nie będziesz mieć takiej akcji na zasadzie takiego zaskoczenia, nie? Po prostu biegłem i się przewróciłem i jestem przewrócona i mnie widać. Dobrze. Ja i Wafel skryliśmy się, my się staliśmy lasem, bardziej niż Elmenor. Ciężko mnie nie przebić. Ja jestem lasem gdzieś pomiędzy Ilą a Sowodźwiedziem.
My nie jesteśmy lasem. Znaczy ja i... Znaczy Rosamunda jest lasem, a Mordegard nie wiem czym jest. Grzybem w lesie. No na razie jesteście pewni, że poza Emmą, która się wywaliła, jesteście pewni, że się udało wam jakoś skryć. Niektórzy trochę lepiej, inni trochę gorzej, ale jak to będzie, to tam. I poproszę inicjatywę. 20. 20! 12. 5. 16, wow! Mordegard nigdy nie miał takiej inicjatywy. Dobrze, no jak wszyscy opisali, co robią, to jak się przybliżacie do tych biegnących postaci, to zauważacie dosyć, no jakby ta sytuacja sama w sobie nie była niecodzienna, zauważacie bardzo niecodzienną sytuację. Widzicie trzech strażników z Ister, którzy biegną, uciekają przed tymi ogrami. I ewidentnie aktualnie jeszcze nie są poranieni, ale nie mają przy sobie broni. Zbroję mają jakąś taką delikatną, skórzaną, ale uciekają przed tymi ogrami, a ogry próbują je dorwać, rycząc za nimi wściekle. Możliwe, że nawet gdzieś tam po twarzy rozpoznajecie jakichś strażników, którzy gdzieś tam kiedyś na ulicach patrolowali. Może kiedyś w strażnicy gdzieś tam wam mignęli. Nie znacie ich z imienia, nazwiska, wiadomo. Po prostu z widzenia kojarzycie, że oni faktycznie tam w tym Ister byli. I to jest to, co widzicie. Ila albo Atrok, kto by chciał być pierwszy? No, ja mogę być pierwszy. Jednego. No to jak chcesz pierwszy, to dawaj. Nie, ja chcę, jestem w swojej kryjówki po prostu najpierw magią, w sensie dłońmi rzucić Hunter's Marka na jednego z tych ogrów czarem, a potem będę strzelać tego najbliżej mnie. 14. Trafiasz? Za 10. Plus Hunter's Mark. Za 12. Ta strzała wbija się dosyć głęboko i zostaje w ciele tego ogra, który ryczy, łamiąc tą strzałę. Dobrze, i strzelam zaraz drugi raz. Tego samego. Krytyczek. Za 13. Plus Hunter's Mark. A, bo to za każdym razem. 4 za... Nie, chyba też. Raczej nie. Chyba... Hunter's Mark jest... Zobacz w opisie, bo... Chyba trzeba się bardziej krytyką przyjrzeć niż opisowi, bo... To jest trafienie krytyczne. Krytyk masz tylko podwajać ci kości z broni. No raczej tak, bo takie czary i tak dalej to raczej nie mają te. Bo na te jak masz łotrzyka, masz ukradkowe, to też nie masz podwójnych ukradkowych, nie? Dobrze, to 17 obrażeń. Moja strzała wbija się, słuchaj, jedna strzała wbija się w drugą, pogłębiając tą ranę. Widzisz na pewno, że trafiłaś gdzieś właśnie w ramię i jedna z rąk, lewa, jest po twojej stronie. To robi się taka trochę bezwładna. Ja tylko takie syczę z satysfakcją, ale Waflowi każę stać przy sobie. On jeszcze, póki nie ma jakiejś wielkiej bitwy, to jest małe stworzonko, więc ja jeszcze go nie wysyłam. Ja też nie opisałam, ale ogólnie te ogry mają przy sobie toporki. Tak standardowo, tak jak większość Dobra. Ogrów, które spotkaliście. Takie stare, trochę poszczerbione toporki. Ja się zrywam z mojej kierówki i biegnę po prostu na te ogry. Mijam jednego ze strażników. Stawaj do walki! I walę po prostu z rozbiegu, z nunchaku w tego, do którego dobiega najbliżej mojej strony, tego, którego już Ila przeszyła dwiema strzałami. 14. Trafiasz? 7. Obijasz mu drugą rękę, robiąc gdzieś siniaki, ale on jeszcze może nią toporek podnieść i cię zaatakować. Dobra, to ja poprawiam, waląc mu wtedy w nadgarstek tym samym nunchakiem, żeby wypuścił broń. 18 trafia. 11 obrażeń. Widzisz, że gdzieś ten nadgarstek został mu tak wybity, przetrącony. Najprawdopodobniej przetrącony, ale jeszcze jakoś tam ledwo, bo ledwo, ale jest w stanie w miarę tak... I ja po tym uderzeniu tak zawijam ten nunczak wokół tego nadgarstka, tak łapię za oba końce, że mu łańcuch jakby trzyma ten nadgarstek i tak kolanem chcę złamać tą rękę. W bonus akcji oczywiście unarmed. I czy ten amulet działa, bo ja z nim spędziłem chyba tak, więc plus 1 do ataków i obrażeń są magiczne, tak? A, bo dostałeś ten, tak. To nie mam tego wpisane, ale
to 24. I 7 znowu magicznych. On ma trochę za twardą za tą skórę i ta skóra go, to ten twoje kopnięcie trochę amortyzuje, przez co nie łamiesz mu tej ręki, ale zdecydowanie widzisz, jak on z bólu to już po prostu tak się zaczyna kiwać i widzisz, że nie do końca jarzy, co się dzieje. Ja mam pytanko. Jak ja powiedziałam, że właśnie Wafel czeka, że przytrzymuje go, dopóki wszyscy nie walczą, to jest przesunięcie tej tury jego, że tak powiem? Możemy zrobić tak, że na koniec po prostu... Tak, no bo że on będzie się po prostu po reszcie. I teraz te ogry. Ten, który został ranny, puszcza ten swój toparek. Próbuje w tej swojej szmacie, którą jest obwiązany, coś odnaleźć. Wyciąga to. I to jest taki róg. Będzie w to dąć. I słyszycie tylko taki ciągły dźwięk, takie... I to jest jego cała akcja. Dwa pozostałe. Dlatego nie mamy planu. A jak? Dwa pozostałe. Rzucam się w stronę Atro, bo jesteś blisko, a tamtych strażników zostawiam, bo są bezbronni. Ty mają pięści. Ale ty jesteś bardziej teraz. Nawet mają zbroję, więc są uzbrojeni. No w sumie tak. Są uzbrojeni. W pewien sposób tak. I żaden z ataków cię nie trafia. Oni po prostu tymi toporkami machają, a ty odbijasz nunchakiem, robisz unik. No tam ponownie wykonuje taniec śmierci, nikogo nie zabijając. Dokładnie. Mordek. To jest niekończące się tango. Atro lubi tańczyć w walce. Mordegard się dołącza do tańca. Okej, dobrze, więc Mordegard się dołącza i jak Atro obił tego ogra z jednej strony i las z drugiej, to on spróbuje tam może w korpusik coś tam strzałę wetknąć, albo ze dwie. Tak, 16 trafia. Za 5? Opisz sobie, jak go zabijasz. Właśnie tak go zabija. Piszcząc do siebie, strzała mu po prostu, nie wiem, gardło przeszywa, tak? Jak już tak stał jakoś dziwnie, tak krztusi się krwią i tak. Zalewając Atro. Tak, Atro, dostałeś prysznic. Krwawy. Nie pierwszy i nie ostatni raz. No, na pewno. I od razu, wiesz, przesuwam się z moją kuszą, tak? I strzelam w tego, który jest obok. 22? Trafiasz? Też za 5. I w bonus akcji krzyczę do Rosamundy, żeby atakowała wrogów. Ten ogr z twojej, swojego bełtu z kuszy prawie nic sobie nie zrobił. Gdzieś tam biło mu się w tą skórę. Tak się otrzepał i trochę się tam zranił, ale co się będzie tym przyjmować? Dobrze, Rosamunda podbiega. No nic więcej nie może zrobić, nie? Bo... Bo ona ma 40, więc po prostu znajduje się na miejscu. Emma, możesz wstać za pół ruchu? Tak jest, ja podnoszę się i za połowę ruchu podchodzę bliżej. Wycelować z kuszy i strzelić do tego nad głową Rosamundy. Z mojej kuszy. Strzelając za 19, zadając obrażeń 8. Trafiasz i ranisz. To jest wszystko, co zrobię. Bełt trafia go gdzieś tam w klatkę piersiową może, ale dosyć płytko. Robi ranę, krew trochę leci, ale no, on dalej stoi, tak? No, ma jeszcze całkiem sporo siły. Niejadek. Niejadek podkradnie się po prostu bliżej i gdzieś się tam schowa, nie? Zaraz przy Atro, gdzieś w krzakach się ukryje, żeby w następnej swojej rundzie móc wyskoczyć. To rzuć mu znowu na skradanie się? 16. Dobrze. Elmenor. Elmenor w takim razie przesunie się, przejdzie sobie między drzewami. Starając się, że tak powiem, złączyć z lasem.
i pozostać niezauważonym chodzącym drzewem, pomimo tego, że las jest względnie wiosenno-letni, a on jest jesienny, ale to nic. I spoglądając w stronę tych ogrów, rzuci na jednego z nich Vicious Mockery. Jeden z nich jest ranny. No tak, co w tego rannego. No, on uznał, że faktycznie ten ogr po prostu, jego mentalność, jego, że tak powiem, siła psychiczna jest już dużo niższa. Musi mieć 13, 14. Nie, 8, więc on ma minus 2, także. 4. On się rozgląda zdezorientowany na boki. Z taką miną takie... ci strażnicy. I jeden z nich będzie uciekać swoją pełnym ruchem. Jak najdalej oddalając się po prostu od wrogów. Gdzieś za Elmenora się chowa za jakimś kamieniem. Dwóch pozostałych zebrało się na odwagę, żeby faktycznie wykonać polecenie Atro. Po prostu podbiegną do tego rannego ogra, próbując go zaatakować. Będą próbować pięściami go atakować, więc to może być dosyć trudne, ale jednemu z nich udaje się trafić. Gdzie 1d4, nie? I jeden chyba po prostu. Tak, jeden. Chyba, że ma... Tak, bo to nie broń improwizowana, tylko ten, no. To jeden z nich atakuje tego ogra i delikatnie gdzieś tam muska jego skórę. W mały palec go kopie. Włosek jeden z ramienia mu wyrwał. Przed ramienia. Czasami jednego HP brakuje, żeby zabić. No więc. Tak. Albo sojusznikowi, żeby przeżyć. Dokładnie. Ila! Dobrze. To ja przenoszę swój magiczny znaczek z tego ogra, który padł, na tego, który jest przed Atro, do tego bliżej mnie i ponownie strzelam. Tego nieobitego. Tak. 14. Trafiasz? 12 i 17. Punktów obrażeń. I zaraz ponawiam swój strzał za 13 punktów obrażeń. Znowu moje strzały lecą gdzieś pewnie tutaj w bark, wbijają jedna obok drugiej. Może już nie tak idealnie jedna w drugą, ale jedna obok drugiej, gdzieś od przodu. Najprawdopodobniej gdzieś trafiasz w jakiś nerw, który sprawił, że on zaczął tak kuleć na jedną nogę i obciąża bardziej drugą. Jest definitywnie dużo bardziej obity niż ten drugi. Dobra, to jeszcze wysyłam tam wafla. W palicho z tą jego poprzednią turą. W tej turze niech biegnie. To on nawet nie dobiega. Się. On się rozbiega i on dobiegnie tak gdzieś do niejadka. I to wszystko. Masz dwa wita ogry. Jestem tutaj wspierany przez tych strażników, którzy nie zbrudzili sobie zbroi od środka. No to naparzam tego ogra, przy którym stoi tych dwóch strażników, Rosamunda, no ten po mojej prawej będzie musiał sobie chwilę poczekać na zjedzenie mojej pięści, więc walę tamtego przez łeb nunchakiem. Zamachując się, to jest krytyk. Wow. Za 11 punktów obrażeń magicznych. Dorównujesz obiciem tego drugiego ogra. Jest tak samo obity po prostu jak ten, którego Ila strzelała. Ponawiam nunchakiem, tym razem jak wcześniej waliłem z góry głowy, to teraz w podbródek, żeby może sobie przygryzł język. Tamten poprzedni to mu tak mocno przyten, ale ten równie mocno, też za 11. Więc ma łeb obity z dwóch stron, dzwoni mu już. Możliwe, że nawet gdzieś wybiłeś mu jeden z jego kłów, który odpadł i poleciał w trawę obok was. Elmenor będzie miał na pamiątkę. I chcę wybić drugi kieł, ale już z pięści gdzieś tam doskakując, po prostu wbić już w usta, żeby się jeszcze udławił nim. Ale to jest 11. Musiał się zachwiać jednak na nogach po tych obrażeniach, że źle wyskoczyłem, nie dosięgła pięść. Akurat się pochylił i gdzieś nad jego głową się zamachnąłeś i opadłeś przed nim. Teraz te ogry. Ten, którego atakowałem, ma utrudnienie w ataku. Mogę Elmenor. Trafił ten. No. To faktycznie ten, który został obity przez Elmenora wcześniej i którego ty też obijasz, Atro, bierze o dziwo taki głęboki oddech i po chwili jakby beka w waszą stronę i z tego beknięcia wylatuje ognisty obłok prawie wszystkich, którzy są w jego okolicy, czyli w ciebie, Atro, w jednego strażnika i w Rosamundę.
I już mówię. Możesz sobie rzucić rzut obrony na zręczność. W sensie tak, Atro, ty rzuć sobie rzut obrony na zręczność, Mordegardzie rzuć za Rosamundę, a ja rzucę za strażnika. Ooo. Macie, uwielbiam cię po prostu. No nie, ja siebie nie uwielbiam. Nie ma jakiejś odporności na truciznę, czy coś, jak on jest konstruktem? To nie jest trucizna. Niepodatność na obrażenia od trucizny. Ale to nie jest podatność trucizna. Na charms. Tam, to ogień. Dobra. No. Ale z metalu też jest, to powinna być. To się rozgrzeje bardziej. No. Więc ten ogień zadaje obrażenia każdemu, komu nie weszło. Czyli Rosamundzie i strażnikowi 11 punktów obrażeń, tobie Atro 5. A drugi z ogrów będzie zamachiwać się toporkiem, widząc, że dalej tu jesteś, to w ciebie, Atro. Dobrze. 17. Odskakując... Nie trafia. Odskakując... Nie, przepraszam, nie 17, 19. To tyle mam klasy pancerza, więc użyję reakcji, żeby sobie dodać jeszcze plus 3 z Defensive Duelist. Więc odskakując od tego ognia, gdzieś mi tam przypaliło kostkę, lekko zauważyłem nad sobą tak od góry, tak od tyłu głowy topór lecący na mnie i jeszcze zdążyłem zablokować to tymi nunchakami. Mordegardzie. Czy ja mam dobry strzał na tego, który beknął ogniem? Bo tam sporo osób jest. No, lepszy strzał masz na tego drugiego, nie? Niż na tego. No to myślę, że będę strzelać do tego drugiego, bo nie chcę trafić w któregoś z tych sojuszników. Albo sojuszników, tak, dokładnie. Dawaj. Trafiasz 15. Za 8. I strzelam drugi raz w tego samego, klnąc pod nosem. Za 7 tym razem. Znaczy klnąc pod nosem, bo widziałem, jak moja biedna jaszczurka oberwała. I krzyczę do Rosamundy, wyrwij mu gardło! Twoje bełty sięgają tego ogra, który był wcześniej obity przez Ile i kuśtykał na jedną nogę, więc bardzo prawdopodobne, że chcąc go trochę jeszcze bardziej unieruchomić, strzelasz po prostu tymi bełtami w jego nogę i one się gdzieś rozpryskują na jego udzie, tworząc takie dwie duże rany i one krwawią, ale on jeszcze jest w stanie atakować. A Rosamunda atakuje tego drugiego, jak rozumiem. Tak, za 20. Znaczy 20 trafia? Tak. Pazurkami zadaje mu 9 punktów obrażeń. Nie wyrywa mu gardła, ale robi mu takie pasy od brody w dół aż do klatki piersiowej. Jest, grzeczna dziewczynka. Emma. Czy ten, który tylko Atro jest przy nim, on jest ranny, czy... Tak, tak, on jest też bardzo ranny. Dobrze, więc nie Jadek na pewno z ukrycia wyskoczy na niego, czy on ma dzięki temu jakieś ułatwienie, co? Tak, bo miałeś ładny rzut nie Jadkiem na skradanie się. Nie Jadek wyskoczy na niego swoim krótkim mieczem gąbeczkiem, 23. Bez problemu. Zadając mu 4 punkty obrażeń. Czekaj, 19 na kości, to jest krytyk. Faktycznie, czyli 10 punktów obrażeń. Wbija mu w udo swój miecz prawy po rękojeść. Ta noga już praktycznie zaczyna mu tak obwisać, nie? Praktycznie do kości się dociął i on tak już stoi na jednej nodze, tylko trzyma się za tą drugą. No, więc teraz jak Jadek go tak ładnie śmignął, to Emma podskoczy tutaj do Niejadka, bierząc jak Niejadek w tą samą nogę, żeby mu ją odrąbać. No, odrąbać nie może, to po prostu rozkaratać do końca swoim krótkim 13. Nie, to... 11, przepraszam. 11 to za mało, niestety nie trafiasz. Dobrze, ale w bonus akcji strzelę do niego z kuszy. Prosto w głowę. 18. Trafiasz. Zadając mu 14 punktów obrażeń. Opisz sobie, jak to go zabijasz. Strzela mu prosto w oczodół, w oko i on pada na plecy. Jest tylko takie... Elmenor. Będzie chyba powtórka z rozrywki w takim razie. Tylko, że Elmenor się zbliży troszeczkę, no minął go gdzieś tam po drodze ten strażnik, przebiegając obok niego, tak, i on się zbliża w stronę grupy walczącej, jak tylko z pomiędzy obłoków kurzu i jego kolegów, koleżanek i Rosamundy się wychyli, ten ogr, no wykorzysta ten moment, żeby cisnąć w niego vicious mockery i zagrać mu na uczuciach, a więc... Tak, rzut na... No właśnie, cudownie. Krytyczna porażka. To ty zaczynasz wątpić chyba we własne siły i w swoim nie, miejscu. To on miał obronny krytyczną porażkę. Tak, pewnie. To on zaczyna wątpić, czy on jest ogrem w ogóle?
3. Po której stronie on stoi? A to robimy, że maksymalne na krytycznym? No właśnie, bo tak na tym to chyba nie ma podwójnych czy coś, nie? To ma maksymalny, czyli będzie 8. No tak graliśmy, nie? Że maksymalne z kości. On jeszcze stoi, ale w momencie, jak używasz tego czaru, widzisz taką totalną dezorientację, on zaczyna się kręcić tak praktycznie wokół własnej osi, nie wiedząc, co ma ze sobą zrobić. To były chyba największe obrażenia, jakie Elmenor dotychczas zadał, nie licząc Thunder Wave'a oczywiście, tak? Ili zrobił więcej. No, ale to Thunder Wave'em. No, no. Właśnie. Strażnik... Co sobie, czy on zostanie? Nie, on spierdala dalej. Więc strażnik, który spierdalał, spierdala jeszcze dalej na kolejny max swojego ruchu. A dwóch pozostałych będzie dalej atakować, widząc, że mają szansę. Ale niestety żaden z nich... No trafiają nawet tymi pięściami, ale no... Ten ogr ma... Za mocną, za twardą tą skórę, mimo tego, że już jest pobijany i jeszcze się do tego kręci, więc oni gdzieś tak, no za słabo trafili. Ila? No, to czekajcie, to padł ten, co wtedy go trafiłam, nie? Tak, tak. Dobrze, to znowu przenoszę magicznie swój cel i strzelam ostatniego ogra. Trafiam. Opisz, jak zabijasz. A, dobrze. Więc no, jak on jest tam otoczony już przy wszystkich, to reszta mogła zobaczyć, jak strzała idealnie trafia mu między oczy, tak puch! I wtedy ten ogr tylko tak odrzuca głowę i pada. Rzućcie sobie wszyscy na percepcję? No tak, to nie koniec. 11. 9. 22. 21. 10. I nie, tak 11. Wasze ma dalej utrudnienia? Tak, mam wyczerpanie punkt. Cudownie. Dobrze. Elmenor i Mordegard, wy jesteście w stanie usłyszeć takie kroki ciężkie, które bardzo szybko się zbliżają w waszą stronę. Jest takie pum, 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 pum. Co najmniej kilka postaci biegnie w waszą stronę. I są dosyć blisko. To zwracam na to uwagę. Mówię, że ktoś biegnie, ktoś się zbliża. Ciężkie kroki. Pum, 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 pum. Chyba za mało czasu na ucieczkę, trzeba walczyć. Ile mam czas na ucieczkę? Jesteśmy w stanie ocenić? Jak dużo pum, pum, pum? Ja się chowam. Te pum, pum, pum. Mordegard prędzej jest w stanie ocenić, bo ma krytyczny sukces. Najprawdopodobniej po prostu jest reszta tej dziesiątki ogrów. Też się chowam. Siedmiu. Mordegard też spróbuje. Wszyscy się chowają. Wszyscy po krzokach. I jak mogę jeszcze tak... Chcesz, to jest akcja, bo użycie przedmiotu, to nie. Nie wyciągam tych okularów. Chciałem zobaczyć z której strony, ale nie. Ukrycie to akcja, więc nie mam. Sobie rzucie na skradanie się? 22. 23. 15. 8. A nie, Adek 10. Krytyczna porażka. Co, wyćwiadek 12. Elmenor tak stoi, tak jest krzak, ale tak mu do pasa, on tak wystaje z tego krzaka i się świeci tak. Myślałem, że się, wiesz, wtopi, ale jednak był jesienny, nie? Więc... No życie, no. Nie no, jest letni, ale mu się ten, jakby, nie? Ty masz takie ci... Kolor, znaczy, no tak, no ale wiesz, no kolor mam żółty, czyli jesienny, tak? Ale sezon mam letni, tak? To ja wyglądam po prostu jak gorący krzak, nie? Jakby się Bóg objawił w tym ogrom. Zwracam uwagę na siebie bardzo mocno. Cudownie. Tamto. Po chwili. Zauważacie już. W odległości mniej więcej 30 stóp od siebie. 30-40. Zależy, który bliżej, który dalej. Kolejne ogry, które biegną w waszą stronę. Jest ich równo 7. Tam między krzakami zaczynają się on pojawiać w okolicy. I zauważają na pewno część z was, bo kierują się bezpośrednio w waszą stronę. Wszyscy również mają przy sobie toporki. Jeden z nich ma maczugę z kolcami. I jeden z nich, ten właśnie, co ma maczugę, również taką ma na sobie poświatę, jak ten, z którym kiedyś walczyliście. Z którym kiedyś walczyliśmy co? Bo poświatę miał Ettin wtedy. Tak. Coś takiego. No właśnie, jakby nie poświatę, tylko taką skórę, jakby taką... Mm? No, znaczy tą poświatę, okej. Okay.
Byliście gotowi, więc tym, którym weszło skradanie, czyli Emma, Ila i Atro, jesteście w stanie wykonać akcję jakąś z zaskoczenia ewentualnie? Ja chcę się przygotować, aż któryś podejdzie bliżej, żeby móc go z zaskoczenia zaatakować. Czy ktoś coś na odległość będzie robić? No, mi to skradanie się nie wyszło. Nie. Ja prawdopodobnie leżę na brzuchu gdzieś i coś mnie boli. Ja będę strzelać. Dobrze. Ze swojej kryjówki. Ze zwłok przenoszę swój czar na kolejnego najbliżej mnie. Trafię za 11 punktów obrażeń. Potem strzelam drugi raz w tego samego. Też chyba trafiam, nie? Tak, przy czym nie mogłaś już magicznie przenosić handlowca, bo była chwila przerwy między jednym a drugim wrogiem, nie? Muszą być. Dobra. Musisz ich widzieć. Bez tych jedynek. Czyli 10 i 12. Bo byś musiała jakby od nowa ten Hunter's Mark nałożyć. Kumam, dobra. To nie nakładałam, więc strzeliłam bez tego. Ale to jest koncentracja do jednej godziny. Może. Ale jak zniknął nawet ten? Koncentracja do jednej godziny. Jak podtrzymuję koncentrację, to godzina jest aktywna, bo to jest też służy do śledzenia przeciwnika. Okej, okay, no ale w teorii więc... jak masz, jak nie było wroga, nie? No to już mogła... podświadomie jakby ten, ale możemy rzucić po prostu na koncentrację do 20. Dobra, nie, to ja rzucę. To nie jest napisane w zasadach, że to się kończy. Nie ma, dobra, no to możemy... Czyli są te jedynki, jest, dobra. If the target drops to zero hit points before the spell ends, a skończy się za godzinę, więc Oli nie przerwała koncentrację, to ma aktywnie. Spoko. To już dodałam ten jeden. Bo rzuciłam. Dobrze. I teraz mam jeszcze coś takiego jak ten Heartbreaker. Oto. Czy mogę jeszcze raz, trzeci raz strzelić w jednego obok, który nie ma Hunter's Marka? No nie jest napisane, że... Nie jest, że to wymaga bonus. No. Po prostu no, może jest być. Zatek. Oko. Czyli to jest w tego obok, nie tego, wiecie, bez Hunter's Marka. I z niego trafiam za 11. Pierwszy dostał ten najbardziej z prawej, dostał dwie strzały i ten drugi jedno. Ja cały czas sobie siedzę tam gdzieś pod tym drzewem, no ale wiadomo skąd te strzały lecą, nie? Dobrze. I to była twoja tura z zaskoczenia. Wafel nic nie robi. Dobrze. Te ogry widząc parę postaci przed sobą... Czekaj, bo w sumie bym też coś zrobił. Tylko powiedz mi, czy my możemy wiedzieć mechanicznie, co robi ta poświata, skoro już walczyliśmy z jednym takim? Tak. Znaczy jesteście w stanie się domyślić, bo to wygląda tak samo. No tak mechanicznie możemy to wiedzieć, czy konkretnie? Znaczy konkretnie ciężko, ale na pewno wiecie, że to dodaje mu jakiś dodatkowy pancerz. Mhm. Więc na pewno trzeba to najpierw zbić, żeby jakby móc go jakoś bardziej ranić, nie? Że może mieć dzięki temu też jakieś po prostu ułatwienia na te wasze ataki. Albo po prostu może mieć też, w sensie potem może być to lub to. Nie jesteście w stanie jeszcze tego tak do końca stwierdzić, bo tego nie zbadaliście tak, nie? Nie wiecie, co dokładnie wypił, ale mogło też po prostu być tak, że on sobie, dopóki ma tą poświatę, zmniejsza jakieś konkretne obrażenia, nie? Mhm. Czyli to, co teraz możemy zrobić, to poza inicjatywą jakby, że potem będę mógł zrobić jeszcze raz, tak? Tak, bo to jest na razie tura z zaskoczenia, którą masz ty, Ila i... Dobra, okej. Okay. Emma. Chuj, nie będę miał zasięgu. Dobra, wybiegam z mojej kryjówki, używam Kensei Shota, który dodaje mi D4 do broni mniejszej zasięgowej, do obrażeń i strzelam w pierwszego po lewej, czyli kompletnie z drugiej flanki niż do tego, do którego strzelała Ila oryginalnie. Z kulki po prostu rzucam, strzelam z palca dwa razy. 21 na trafienie. Trafisz. Za 9 obrażeń obuchowych. Jedną kulką, drugą kulką 18. Też trafiasz? Za 10 obuchowych. I to po prostu wygląda tak, że chwytam, sięgam do sachwy, wyciągam dwie takie, jedną z palca, drugą się zamachuję mocniej. Tak po prostu rzucam w niego, tak mi się odbijają dwie takie metalowe kulki od czachy, tak ting ting. Tylko tak, what? Się zdziwił mocno, jak wybiegłem ze skrzaka i na razie tu stoję. Możliwe, że nawet jedna z tych kulek po prostu utknęła mu w skórze, w czole i ma taką wbitą i takie wgłębienie mu się zrobiło.
Emo, czy widząc swoich towarzyszy, jak coś robią, boisz coś robić w tej bonus akcji, czy faktycznie dalej czekasz? Czekam. Ja się nastawiam na to, żeby mieć po prostu zaskoczenia na to, jak ktoś podejdzie. Dobrze, i teraz możemy iść turą, czyli wracamy i Laatro. Dobrze, ponawiam swój atak w tego najbardziej z prawej. 15. Trafiasz? Za 10. Drugi raz. Za 13. I z tego, co rozumiem, to ja dalej mogę tego Heartbreakera używać. Once per turn, no tak. No nie? Dopóki oni są obok siebie, jak się rozdzielam, to już nie. Tak, więc tak. Trzaskam kolejną strzałę w tego obok, w Pest Hunter's Mark. Za 10. Ten pierwszy, którego strzelałaś i 4 strzały w niego już wbiłaś, to tak. On ledwo stoi gdzieś na nogach, gdzieś mu powbijałaś w każdą kończynę, w prawą, lewą rękę, prawą, lewą nogę i on tak stoi jak taki jesz. Jakby co, to z te tury wafla, jakby któryś z nich na mnie biegł, nie? Przesunąć, wtedy wafel może na nich wyskoczyć. Teraz go nie puszczę. Atro. Ja wyciągam kolejne dwie kulki, w bonus akcji używam ponownie Kensei Shota, żeby sobie dodać te +4 obrażeń. I walę w tego, który już dwoma kulkami dostał, obrywa kolejną w czachę za 7 obrażeń obuchowych i drugą też trafiam za 9 obrażeń obuchowych. Wyciągam kolejne dwie, puszczam podobnie jak tamte poprzednie, on po prostu zostaje zasypywany gradem metalowych kulek. Na pewno go to mocno irytuje, szczególnie, że to boli. I swoim ruchem spieprzam do tyłu, na 40 stóp po prostu, żeby do mnie nie dobiegli. On zaczyna machać tak, jakby chciał muchy odgonić od siebie. I teraz ich tura. To tyle. Więc faktycznie jeden z tych dwóch na pewno, którzy byli obijani przez ile będą biec w jej stronę, możesz puścić sowodźwiedzia. Dobrze, to puszczam sowodźwiedzia. Sowodźwiedź, wybieram cię. Trafił. Rzucił się na tego z brzega. To jest ten, który był najbardziej obity. I będzie go dziabał pazurkami. 8, 3, za 12 obrażeń. To po prostu rzuca na niego i chce go poszarpić. Dobija go. Pięknie. I jak jego dobije, to chce, żeby rzucił się od razu na tego drugiego. Masz drugi atak. 17. Trafia. I teraz będzie dzióbkiem. A to za 4 obrażenia. Tamtego poszarpał pazurkami, a na tego zaskoczył dziobem i go dam. Dziabną w nogę. Robi taką lekką ranę, a ten ogr próbuje go tylko strzepać nogą od siebie. Pozostałe ogry? Kolejne będą biec w stronę Elmenora. Jak chcesz, Emo, to możesz zaatakować, bo biegnie obok ciebie. Biegnie na pewno ten jeden ze zwykłych i ten, co tak się świeci, też biegnie obok ciebie i obok Nijatka. W stronę Elmenora. Emo. Teraz ja, jak oni przebiegają, mogę go na przykład zatrzymać, żeby stanął przy mnie moim atakiem? Bo oni przebiegają zaraz przy mnie, tak? Możesz wykorzystać to jest bardziej ten atak... No, ewentualnie, bo oni raczej chcą przebiec obok ciebie, więc do Elmenora, tak, tylko nie są świadomi mojej obecności, więc jak go zaatakuję... No to jest bardziej jako oportunnie niż takie zatrzymanie go. Dobrze, ale rozumiem, że co, że z ułatwieniem? Tak. To jednak piskam ten sam. Dźgnę go gdzieś tam wśród stopy. Nie to, przepraszam. Tego świecącego, czy tego normalnego? A tego świecącego. Trafiasz, 24 trafia. Za 7. Widzisz tylko, że delikatnie ta barierka, ta poświata taka tak się zachwiała w tym miejscu, w którym uderzyłaś. Czy Nijadek coś też będzie robić? A Nijadek nie ma nic na przygotowania. Ale w sumie nie, bo Nijadek był w sumie... I tak ma oportunę. No, ma oportunę, bo przebiegł. No dobrze, no to jak ma oportunę, no to zaatakuje również. Tak. Tego samego, ale 9 myślę, że to jest zbyt mało, żeby trafić. Tak, 9 to za mało. Zbyt szybki był ten ogr. Dokładnie. Za szybko odskoczył, albo może za duże kroki robił i Nijadek się wymierzył. W sumie Nijadek był widoczny, bo mu nie wyszło... Więc jeden z ogrów podbiegnie do niego. Jeszcze nie będzie atakować w tej turze, więc w sumie podbiega. Jest z tobą w zwarciu Emo i z Nijadkiem. A pozostałe dwa będą biec za Atro. I też jeszcze w tej turze nie będą cię atakować, ale są też z tobą w zwarciu. Mordegardzie. Ja będę strzelać w tego świecącego, bo jestem praktycznie. No, mam go na linii.
chyba nie trafiam. Nie, 11 to niestety za mało. Coś nie poszło, spróbuję jeszcze raz. Czy tym razem trafiam, czy też nie? 13 to też za mało. O, nie wiem. Nie wiem, co się stało. Po prostu zdezorientowałem się przez chwilę i straciłem koncentrację, więc moje strzały poszły Bóg wie gdzie. Znaczy, bełty. Ale przynajmniej mam nadzieję, że może Rosamunda przejmie inicjatywę teraz, więc krzyczę do niej, żeby się rzuciła na tego, który się tak świeci. 16? Trafia. Za 4. Więc też szału nie było. Emmo, co robisz? Myślę, że nie Adek najpierw twardo stanie naprzeciw swojego potężnego przeciwnika i wyprowadzisz tych krótkim mieczem. 9. Za mało niestety. Coś nie Adek wyszedł z wprawy. Łatwiej było mu ludzi zabijać niż swoich częściowych powratyńców. Wiesz, oni są za duzi i mają go za karmę, więc wiesz, trochę chyba strach go krępuje. Ale postaram się pomóc Niatkowi i wesprzeć go swoim ramieniem. 12. To też niestety nie trafia. Ale standardowo w bonus akcji chcę wypalić ze swojej mężnej kuszy po prostu w głowę tego ogra. 27. To już trafię. I 5 punktów obrażeń. Zadajesz mu pierwsze obrażenia w tej turze przynajmniej i widzisz, że zaczyna lekko krwawić. Elmenor, biegło do ciebie dwóch ogrów i są jeszcze kawałek przed tobą, jeszcze nie są z tobą w zwarciu. Jeden ten świecący, który jest na pewno mocniejszy. No, jakby widząc, że Rosamunda podbiegła do nich, żeby ich zaatakować, jakby chcąc uniknąć jej zniszczenia, tak, zrezygnuję ze swojego ataku falą piorunów, więc będę mógł rzucić tylko Vicious Mockery na tego świecącego, no bo przyciąga wzrok, to uderzę go tym w takim razie, a potem zniknę stamtąd, w sensie i się przeniosę 15 fitów, czy tam 25 fitów dalej. 30 fitów. No jemu wchodzi, tak, no więc ja po prostu się przenoszę w stronę Ili. Byłem i teraz już mnie nie ma przed nimi. Świetnie, zaraz tam ci polecą na Ila. No, ktoś mnie musi bronić, nie? Ila była najbliżej, żeby się schować, albo Mordegard. Tych dwóch strażników wcześniej, Atro, ty krzyczałeś do nich, żeby atakowali, więc podbiegną do ciebie i będzie ci pomagać. Bo nie chcą walczyć bez broni z tym świecącym gównem. Najprawdopodobniej. I zaatakują tego rannego. Ja do nich krzyknę, weźcie sobie chociaż broń po nich. Wleżą te siekiery po tamtych, nie? Ale są duże i ciężkie, więc... Nie wiem, więc... Tak, tylko krzyczę. Ciężko by było je utrzymać. Prawdziwy obrońca Easter by dał radę. No, dobra. Nie wiesz, czy oni brali udział w obronie Easter. W każdym razie. Oboje trafiają, zadając mu dwa obrażenia. Zawsze coś lepsze to jest. Grosz do grosza. Trzeci z nich dalej spierdala. Więc tak. Krzyki w lesie słychać. Dorwał go jakiś. Tak, dokładnie nie ma go. Po prostu zniknął wam w ogóle dawno już z pola widzenia. Ila. Ja się odsuwam od tych ogrów w kierunku Mordegarda, ale no dobra, chcę przenieść swój Hunter's Mark na tego świecącego, a palichon tego świecącego. I walę w tego świecącego. 14. Nie trafiasz niestety. Strzała leci gdzieś między nim a Rosamundą. Drugi raz trafiasz. Trafiasz. Coś. Za 11. Trafiam tego świecącego za 11. No, a Wafel atakuje dalej tamtego. Obok niego stoi gościu, masz Heartbreakera. A, no tak, faktycznie, oni są obok siebie. No to teraz jeszcze walę w tego nieświecącego. Trafiasz? Za 12. A Wafel atakuje swojego. Dwa razy. Zdecydowanie bardziej obiłaś tego, co się nie świecił.
Wafel ma 19, a drugi ma 13. To tym jednym... Nie, oboma trafię. Oboma. Dobrze. To najpierw atak dzióbkiem, a potem pazury. Dziobek za 5. Pazurki za 6. Się trafia, atakuje go za 11 punktów obrażeń. Tam dziobie, szarpie. Może nawet uda mu się pokonać samemu tego ogra. Ale jeszcze trochę do tego brakuje. Atro. Widzę, jak mi wspomagają te strażnicy wielcy. No, przynajmniej serce mają wielkie. Więc wymierzam cios z nunchaku w tego, którego już obiłem kulkami, który ma już głowę, z głowy totolotka. Tam sporo miejsca ma, żeby mu te się kulki przemieszczały. Więc tak, nunchak leci na niego, w jego czachę, prosto w czoło. To jest 21 na trafienie. Trafiasz. 9 obrażeń magicznych. On jeszcze stoi, ale już się zaczyna chwiać ledwo. No dobra, ponawiam atak w takim razie. Gdzieś tam mu od boku tym razem, nie wiem, w żebra. To jest 20. Trafiasz? To jest krytyk. 7 obrażeń. Jeszcze go nie zabijasz, czyli nie ogłuszasz. Cholera głupia. Ta kulka, którą miał, wypada mu z tego czoła, bo tak go uderzyłeś, że się poluzowała. Tak mocno jeszcze nie pan... Nie, takiego kopniaka w jaja. Już mam kulki w nosie tych ogrów. Więc bonus akcji... O, 11. Niestety, nie udaje ci się go zabić. Cholera. Miał chronione chyba, ja nie wiem, akurat się skulił, jak mu przywaliłem w żebra i nie trafiłem. Poczułeś metal pod nogą. I to tyle. Dobrze, i te ogry. Ten jeden na pewno będzie atakować sowodziwiatka. I to jest 21, więc pewnie trafia. 12? Dobra. Snyk zapytanie. Ja nie wiem, jak tam ten z życiem sowodziwiatek, ale w sumie nigdy nie wcześniej nie atakował. A drugi z nich będzie atakować Niejadka. Którzy i gdzie? Niejadka. Ten, co jest obok Niejadka. Na razie opisuję tych, którzy mają łatwiej. O kurwa. To jest krytyk. Za 18 punktów obrażeń. 1-1-6-6, super. No mocno mu pierdolną. No w cholerę, nie? Tak z tym toporkiem, tak puf. I teraz tak. Tych dwóch, co jest obok ciebie, Atro, ten, co jest ranny, jest na ciebie wkurwiony, więc na pewno będzie ciebie atakować. Niech próbuję. Ale to jest krytyczna porażka, więc ja mam. Dawaj tabela. No, totalnie. 4. To nisko. Możesz przesunąć tego ogra 10 stóp w którąkolwiek stronę chcesz. W sensie, no. Bo wykorzystujesz ten jego atak ku temu, żeby go tak... Przesunąć, tak? No. No dobra, on wykonuje ten atak tą swoją siekierą, tak, bo on ma siekierę. Ja to wykorzystuję, żeby wykonać to jako, nie wiem, jakąś dźwignię. Podstawiam mu nogę za jego piętę, którą postawił nogę do przodu, żeby się zamachnąć. Ja mu tam podkładam tą nogę i mu taki po prostu w otwartej dłoni tak go wypycham. Do tyłu, obojętne w sumie. Tak, skąd przyszli. No, odsuwam go od tamtych strażników dwóch. Ale nie mają oportunu na niego? Nie, bo jak ktoś jest przesuwany wbrew swojej woli, to nie wywołuje oportunów. Szkoda, nie? Tak, ale to by znaczyło, że jak ktoś jest odpychany jakimkolwiek czarem, to każdy ma oportunu na niego. No, tak by było. A drugi z nich nie był jeszcze raniony i widząc łatwiejsze cele, będzie atakować to jednego ze strażników i go trafi. Jeden z nich był ranny tym ogniem, nie? Tak, był. Nawet trafia tego rannego. No, nie rani go jakoś tak, żeby go mocno pokiereszować, ale trochę rany mu robi. I pozostały dwa ogry, które są obok Rozamundy i one będą olewać metalowe coś w ogóle. Tam w ogóle w to. I jeden z nich ma Elmenora na swój rozpęd, więc to zrobi, podbiegnie do Elmenora, żeby go zaatakować. 20. Trafi. 13 punktów obrażeń. Za to ten, co
się świeci, będzie bieg w stronę Ili. Ale jeszcze cię nie zaatakuje w tej turze. Po prostu dobiega, żeby być z sobą w zwarciu. Oportunut. Tak, oportunut od Rosamundy jest, bo dobiega. Rosamundo, rzuć sobie. O, 12, nie trafia. Nie ma opcji. Mordegard. Mordegard się odsunie. I będzie strzelał do robaczka świętojańskiego, który się mu świeci. Zakładam, że trafiam za 19? Tak, 19 trafię. Za 4. Strzelam po raz drugi. 17 też trafię. W sumie zadałam mu 10. No i jak zwykle nakazuję Rosamundzie, żeby dobiegła do tego, który jest przy Ili, czyli tego samego, którego ja atakowałem, i ona zdąży podbiec. Ale jeszcze nie będzie atakować, nie? Nie. Emo. No, nie, Jadek na pewno spróbuje się zrehabilitować i oddać temu mięśniakowi za 15. Trafiając go. Za 10 punktów obrażeń. Całkiem nieźle go rani. A ja go wesprę w tym, atakując również krótkim meczem. 11. Nie, nie trafiasz niestety. I atakuję kuszą. Wystrzeluję bełt w jego głowę. Za 16, na 16. Tak, trafiasz. Za 10 również. Dobrze, on jeszcze stoi. I nie Jadek. W bonus akcji. Więc on sobie oddechnie. Nawiając sobie całe 6 HP. I to tyle. Taki oddech spod pachy ogra. Tak. Spod ten kolana szybciej. Tak, tak. Jak w domu. Jak u mamy. Elmenor. Elmenor, nie wychodząc z tego, z... O Jezus Maria, jak to się nazywało? Zwarcia. Ze zwarcia. No po prostu obejdzie wroga z drugiej strony i jebnie mu Thunderwave'em na trzecim poziomie. Więc powinno go to zaboleć. Mam nadzieję. 4 d8. Okej, okay, ja sobie rzucę, bo to jest na sobie. Tak. Nie weszło, więc wszystko wchodzi w niego. 21. Tak, no, o połowę go obijasz. Widzisz, że po prostu jakby pół go spaliłeś czy coś. Okej, okay. No to on go obchodząc, prawda, tam przygrywa na swojej fujarce, na swoim flecie. I uderza go piorun wprost z nieba. I powoduje to oczywiście również to, że... ten przeciwnik jest odepchnięty ode mnie na 10 stóp. Skoro ode mnie, no to w stronę wafla. Tyle. Dobrze, więc tak. Dwóch strażników będzie atakować tego ogra, który jest obok ciebie, Atro, ale niestety żaden z nich w ogóle nie trafia. Ila. No, on już, rozumiem, w zwarciu jest z nim, tak? Tak jest. To ja robię odstąpienie, ja spierdalam. Ja jestem beznadziejna w zwarciu. A, i wafel. A, wafel, tak, wafel. On ma wroga swojego. Jedna tak. To nie, bo to 11. 10. A nie, nic mu nie weszło. Więc w tej turze niestety waflowi się nie udaje. Ten ogr po prostu go gdzieś tam odkopuje od siebie. Atro. I ja chcę obejść tego swojego ogra, który przede mną stoi, którego atakowało tych dwóch strażników. Pozostając w nim w zwarciu, przejść mu po prostu na plecy, tak żeby mieć też w zasięgu tego drugiego, którego odepchnąłem. Bo on jest jednak tym obitym, więc jego chcę atakować. Robię manewr po prostu, wymijając gdzieś tam jego łapska i biję tego podepchniętego, który był obity. I nunchak leci za 26 trafienia i to jest 9 obrażeń magicznych. Oczywiście trafiasz. I zabijasz. Zaczy ogłuszysz. I tam po prostu ten nunchak podskoczyłem, przywaliłem mu w podbródek, on tam akurat był odepchnięty tak pod drzewo, więc walnął łbem o drzewo jeszcze i się osunął po korze i odwracam się od razu na tego drugiego ogra i jego atakiem będę chciał ogłuszyć. Więc wykonuję Stunning Strike za jedno ki. 13 trafia. Tak, trafiasz i ja sobie rzucę na kondycję.
Plus 3 mam, więc 17 pewnie wchodzi. No 16, ale tak, bo mam DC 3. 16, tak, tak. No nic, ale obrażenia i tak 10. I w bonus akcji wtedy też chcę mu kolanem gdzieś tam, jak stoję na jego plecach, to gdzieś tak, nie wiem, w pośladek. On nie był wcześniej ranny, więc teraz go pierwszy raz zraniłeś. Dobra, gdzieś tam w tył głowy tym nunczakiem przywaliłem, chcąc go ogłuszyć. Nie wyszło, więc mu jeszcze tak z kolanka, gdzieś tam w udo, może tak wyżej, w miednicę, tak od boku. W bonus akcji 19 trafia. Za 7 obrażeń magicznych. I to wsio, i wrzeszczę do tych strażników. Odstąpcie od niego i znajdźcie sobie jakąś broń, pomóżcie moim towarzyszom, ja sobie poradzę. Ten ogr tak zrobił krok do przodu, jak go tak kopnąłeś w dupę za tyle punktów obrażeń. Strażnicy tylko tak kiwają w tę stronę głowami, widząc, że może na karku. I teraz tak. Idziemy po kolei. Ogr, który jest obok strażników i obok Atro, odwróci się w ciebie, w stronę Atro. I będzie ciebie atakować za to, że go kopnąłeś w tę dupę i go wkurwiłeś, ale nie trafię ci. Niestety, po 16 to za mało. No, odchyliłem się, trafił w drzewo. Nic goś zamachnął i może prawie trafił swojego towarzysza leżącego pod tym drzewem, ale no, trafił w drzewo. Drugi z nich. Ogr, który jest obok Niejadka, będzie dalej próbować się pozbyć Niejadka, ale nie trafia go. Niejadek chyba wziął się trochę za siebie i odzyskał swój rezon, trafiając wcześniej ogra w płótnie turze. Kolejny ogr zaatakuje Sowodziadka i to jest 19, trafia za 9 punktów obrażeń, trafiając Sowodziadka. Dobra. Ten, który został wcześniej odepchnięty przez Elmenora, będzie ponownie próbować go trafić, podbiega do ciebie, zamachuje się w twoją stronę toporkiem. 21, to pewnie cię trafia. Z całą pewnością. Za 15 punktów obrażeń. Dosyć mocno toporkiem cię sieka. I zostaje ten świecący. On będzie biegł do ciebie dalej. Ile? Rosamunda Oportun? Ile on ma zasięgu? 40. 40, pierdolony. Muszę się z nim tak ganiać. A, okej. Okay. 21? Trafiasz. Za 8. Czyli pazurem go przeorała, jak biegł tak obok. Widzicie, że już ta świecąca poświata, która na nim jest, tak w momentach, w których została uderzona, faluje, jeszcze nie pękła, ale jest bardzo już uszkodzona. Ale on będzie atakować ile, bo do niej lepiej? 20? Trafia. 13? No to był taki znak zapytania, ale to jest 13 punktów obrażeń za jednym zamachem toporka. Dobra. Jednym, a teraz drugi. No, nie. I zamachuje się w twoją stronę ponownie. Znowu za 20. Czyli ponownie cię trafię. I to jest tym razem 14 punktów obrażeń. Ile pewnie tam ledwo stoisz już? Jeszcze stoję. Mordekart. Strzelam do tego, który jest przy Ili. Czyli tego, który... Błędny ognik, który zaczął gasnąć. Czy ty właśnie usunąłeś inicjatywę? Co? Nie, do ciebie, do Danusi. Okienko mi zniknęło. Jezus, myślałam, że coś zrobiłam. Jeszcze nie. Teraz zrobiłaś. Teraz, tak! Krytyk. Za 10? Widzisz, jak ta bariera pęka pod wpływem twojego bełta. I zadajesz mu całkiem ładne obrażenie. I próbuję strzelić jeszcze raz. 17. Trafiasz. Za 9. Czyli w błyskawicznym tempie, myślę, takie. Mordegard czuje wyrzut sumienia, że tak, taki był rozproszony wcześniej, więc teraz wiesz, przyłożył się i tak te dwa takie odłamki lodu, lodowe groty lecą i tak się. Widzicie wściekłe, czerwone oczy tego ogra. No i oczywiście krzyczę do Rosamundy, bierz go. Za 20. Trafia. Za 6. Widzisz, że jej atak teraz zadał trochę więcej tych obrażeń niż ostatnio. Emma. Nie, Adek na pewno by tak wyprowadzić swój atak. 3
13? Trafiasz. Za 6 punktów obrażeń, no, sięgnie. W ferworze walki, w przypływu sił wykona drugi atak, atakując, wprowadzając szybkie dźgnięcie. To jest 14. Też trafiasz. Na 8 punktów obrażeń, go tam siecze. No zdecydowanie, jest już bardzo, bardzo mocno obity. Ile go stoi? No i ja ma będzie go kończyć, po prostu go tam przestanie się z nim bawić. Wyprowadzając... Chujowy atak? Nie, chujowy, bo mieczem. Ale niezbyt celny. To znaczy, że ponieważ nie wchodźmy w to, no. Tak, i będzie się ratować strzałem z kuszy. Trafiając oczywiście. Tak jest. Za 9 punktów obrażeń. To bardzo minimalnie brakuje, żeby ten ogry padł trupem przed wami. Dobrze, więc... nie, short resta mieliśmy. Przepraszam. Tak, i ja po prostu pójdąc śladem niatka wykonam dźgnięcie mieczem. 19. Nie, 9, przepraszam. No, i tyle. Miecz zdecydowanie nie chcesz, żebyś go używał. Elmenorze. Masz cały czas wroga obok siebie. Ja pozostanę w tym samym, przy tym samym, co robiłem wcześniej, tak? Tylko, że ponieważ wyprztykałem się z trzeciego poziomu, to teraz będę korzystał z drugiego. A więc ponowię atak falą piorunów. Więc proszę wroga o rzut ST14. Nie wlazło. Więc 3D8. Sobie złapię. Zajebisty rzut 6. Trochę przysmoliłeś mu gdzieś kawałek skóry, ale nie jakoś mocno. I odepchnął 10 stóp. W środek. I odepchnąłem o 10 stóp. Tak jest. I on wraca w to miejsce, w którym był dosłownie jeszcze turę temu. Strażnicy. Tak? Coś jeszcze? Czy? Nie, chciałem tylko jeszcze facestepa rzucę po prostu i tyle. Odsunę się od tego typa, bo on pewnie będzie atakował mnie, a jak mnie teraz atakuje, to ja zdechnę, więc maksymalnie się od niego odsuwam. Ten jeden ze strażników się schyla po to, żeby podnieść topór tego ogra, który wcześniej został przecież ogłuszony. Zamachuje się nim, ale niestety jest to trochę za mało, żeby trafić swojego przeciwnika. Drugi z nich natomiast, kowalczyk się oddali, robiąc odstąpienie. I do poprzednich ogrów, które gdzieś zostały tutaj pokonane, będzie podchodzić, żeby wziąć toporek. Dla. Dobra, ja jestem cały czas w zwarciu i wiem, że mu nie ucieknę, więc atakuję go swoim... wyciągam krótki miecz i go atakuję. Teczna jedynka. 2d6 rzuć. 8. Tracisz swoją równowagę. Opadasz prąd, to jest... No do... pozycji leżącej. Tak, z ułatwieniem są ataki na ciebie wtedy. Okej. Jeśli kierowałeś swój atak w coś, tak, with a melee atak, czyli w sumie tak było, to wtedy twój wróg też opada prone, więc jakby to ma niby minus, ale jest na plus dla was. Tak? Przepuścić z ogrem? Tak, więc ty i ogr upadacie w jednym momencie, bo wyprowadziłaś jakiś taki atak tym mieczem, że po prostu straciliście równowagę oboje. On próbował tego uniknąć, ty próbowałeś go złapać i żeście polecieli. Dobrze, ale czy ja mogę wstać za pół ruchu? W następnej turze, nie? No. A, okej. Okay. Mhm. Czyli ja leżę z ogrem. Tak, leżycie, a trochę... Tulicie się do siebie. Ten ogr wstanie i mnie rozwali na następnej turze. Goodbye. A nie, przepraszam, wafel. Tak, faktycznie, wafel, dawaj. Wafel 11. I też jedynka. Już 2d6. Zginę razem z wafelem. 5. Masz utrudnienie w następnym ataku. Wafel ma. Tak, wafel. Atro. Widząc, co się dzieje na polu bitwy, na bogów. I jak mocno jest on obity przy mnie? Tak. Średnio. Mhm. Dobra. Wymierzam w niego jeden cios, starając się go ogłuszyć. Gdzieś tam chcę go obejść, też żeby zamachnąć się w tył jego głowy. 17. Trafiam. Trafiasz. 13 stopień trudności na kondycję. Weszło mu.
Zadaję mu 7 obrażeń, nie ogłuszając go i tak... Kurwa. Mówiłem, żebyście odstąpili. I ja nie patrzę na nich. Patrzę na swoich towarzyszy. Więc nawet nie odstępuję od tego ogra, po prostu biegnę w stronę tego powalonego, który się przewrócił razem z Ilą. 21. Że, aha, to wykonuje oportuna w twoją stronę. Tak, to mnie trafia. 10 punktów obrażeń. Zamachuje się tym toporkiem w twoją stronę, by tnie cię gdzieś po plecach, jak od niego odbiegasz. Wrzeszczę w niebo głosy, biegnę dalej w stronę Ili. I zamachuję się drugim atakiem w tego powalonego. Z ułatwieniem. Z ułatwieniem, też próbując go ogłuszyć. 26, tu trafia. Trafiasz. 9 obrażeń magicznych i rzut obrony na kondycję. Raczej mu wlazło, nie? Tak. Zamachuje się od góry, po prostu waląc w ten jego leżący pysk na ziemi. I on jest obity, ale nie jakoś bardzo. Przez tą miksturę. Nie. Mhm, więc w bonus akcji wykorzystuje kolejne punktki, wykonując Flurry of Blows. Wiesz co, po prostu pod jeden atak z nunchaka podszedł. Po prostu dwa razy chce mu tak piętą przywalić w nohal, po prostu wystający, kurwa, jego czaszki głupiej. Są dwa ataki unarmed. Dawaj. 24 i 21. Trafiasz oboma. Za 10 i za 7. Widzisz, jak on, mimo że leży, jesteś w stanie zauważyć, zaczyna ciężko dyszeć i będzie mu ciężko wstać. Zgaduję, że już nic nie możesz zrobić w swojej turze. To wszystko. Więc ogry. Po kolei. Jeden atakuje ten, którego zostawiłeś, atakuje strażnika, ale go nie trafia, zamachując się w jego stronę. Drugi atakuje niejadka i go trafi. 14 punktów obrażeń. Bardzo mocno do rani. Kolejny atakuje sobodziadka za 13. To go trafia. Z ksiłka, że go zabije. Za 15 punktów obrażeń. I niestety, ale sobodziadek został sam na polu bitwy, więc drugi z ogrów też będzie atakować sobodziadka. I również go trafiając. Po niedźwiadku. 11 punktów obrażeń. Nie żyje. Czy nie, no padł. Ten ogr, do którego Atro przed chwilą podbiegł, który wcześniej świecił się, wstaje za połowę ruchu i będzie próbować dokończyć swojego dzieła na Ili, więc zamachnie się w twoją stronę dwukrotnie, no, ale najpierw jednym atakiem, a nie trafiając cię 12, drugim również cię nie trafiając. Zamachuje się oboma atakami, ale chyba jest zbyt obity, zbyt oszołomiony. Ale ma ułatwienie. No właśnie. A, ale pierwszy tak nie trafia. Drugi to niestety jest krytyk. Trzeba było mówić... No, cóż. Za 16 punktów, poproszę. Jeszcze dyszę. Mordegardzie. W porównaniu do niedźwiedzia. No, strzelam do niego. Dwa razy. Za 13. 13 go nie trafia. I za 11. Tym bardziej nie. Widok tego biednego... stworka chyba po prostu wywarł na niego bardzo złe wrażenie. I Rosamunda też się rzuca. I ona ma więcej trafia. Szczęścia. Za 5. Ora mu gdzieś tam nogę i robi takie paski duże na tych nogach. Emma. Nie, Jadek, myślę, półprzytomny już taki wycieńczony. Wyprowadzi ostatni sztych. Ale nie trafia już. Ledwo może trzymać miecz w dłoni. Krew z niego tryska. Ja z krótkim mieczem postaram się uratować, nie? Trzymając krytyka. Widzisz, znika teści podwaja. Z automatu. Roll. Zabijasz go! Faktycznie. Tak, więc tak. Po prostu go zabijam. Z wściekłością. I nie wiem, co zrobić. Masz jednego ogra, z którym walczy po prostu
strażnik, dwa, które przed chwilą powaliły sobie dziadka i jednego, z którym walczy Atro, Ila, Irodamunda i Mordegard. Dobrze. Podejdę, żeby skupić uwagę od niedźwiadka na sobie. Niedźwiadek i tak leży i śpi. A, nie wiem, no widzę, że jest... Nie wiem, co się z nim dzieje. Udaję martwego. I to tyle. Nie będzie mu się udawać. Elmenorze? Ja się na pewno uleczę. A w bonus akcji na ile rzucę ten bardowską inspirację. I to będzie wszystko. Uleczysz się czym? Jak to wygląda? Kierującym. Macasz się po klatce piersiowej. Przykładam ręce do siebie, moje rany się zasklepiają, a ja się czuję tylko odrobinę lepiej. Bo to 4 punkty. Drugi strażnik odnajduje również toparek i oni zajmą się tym jednym ogrem, który tam został, oni będą go atakować i jeden z nich nawet trafi, raniąc go, niewiele go raniąc, ale mu się udaje i oni tam będą sobie walczyć. Ila. Ja nie, czy ja stamtąd widzę swojego sobodźwiadka, gdzie on leży? Tak. Więc to w takim razie... Tylko ty też leżysz... Wiem, więc wstaję teraz. Czy ja po tym wstanięciu, to mogę się zrobić odstąpienie, czy już nie? Akcji, znaczy, wstajesz za pół ruchu, ale możesz odstąpić za akcję, nie? Tylko masz połowę ruchu, więc i tak możesz tylko 15 stóp maksymalnie oddalić. 15, przepraszam, bo masz 35, więc 17,5. Czyli powiedzmy 18 stóp, czyli 20. No, dokładnie. Ja bym w ogóle to zhomrulował, że to kosztuje 15, a nie pół ruchu, bo to tak dziwnie. Jak ja mam 40, to mnie kosztuje w stanie 20 ruchu, a kogoś innego 15, tak. Tylko, że ty możesz się przemieścić 40, a nie jak ktoś inny 30. No tak, mam więcej ruchu, to dlaczego mnie w stanie kosztuje więcej? To Mordegarda będzie kosztowało jeszcze więcej, bo Mordegard ma 25. Tak, bo jest krasnoludem. Ciężej musi podnieść. To nie jest o połowę, jest o połowę, nie? To ile się mogę odsunąć? 20. To idę ledwo i się odsuwam, bo to za całą akcję, nie? I już nic z tym nie robię więcej. Atro? Jak mocno jest obity ten niziutek? W cholerę mocno. Wykorzystuję swoje ostatnie ki, żeby wykonać dwa ataki bez broni w niego. Dawaj. 27, 24. Tak jest, oba trafiłem. Za 8. Pierwszy nie zabija, czy pierwszy nie ogłusza, ale drugi już tak. Po prostu się wkurwiłem, widząc sytuację, bo męczą zwierzę, po prostu bestialstwo jakieś się tam wyprawia, więc nunczak to już leci pod pachę, wykonuje dwa szybkie ciosy z pięści, po prostu walę lewo-prawo, po prostu głowa mu robi wahadełko na głowie, upada. Wykorzystuje 40 stóp ruchu, żeby zrównać się z ogrem, który stoi przy Emmie i koło którego leży sowodźwiedź. I chcę wykorzystać akcję, żeby rozchylić dziób sowodźwiedzia i wlać mu miksturę leczenia do pieska. Teraz moje pytanie brzmi, no bo teoretycznie jak sowodźwiedź zostaje zajebany, to zostaje zajebany. Czy robimy tak, że robimy narzuty go też? Tak. Dobrze, to Aga, rzuć jeden rzut ukryty do mnie D20. Znaczy, to jest tylko tak na zasadzie, wiesz, żebyśmy wiedzieli, co tam było i... Okej. Okay. I faktycznie wlewasz sowodźwiedziowi tą miksturę do dzieba. Widzisz, że on zaczyna oddychać i otwiera oczy. Z 6 go leczy. I to tyle. To tak. Tego ogra ze strażnikami już nie będę opisywać. Te ogry, które są obok was, czyli Emma i Atro. Jeden z nich będzie atakować Emmę. Nie trafiając cię, 15? To trafię, jak mnie trafię. Okej. Okay. 15 cię trafia za 9 punktów obrażeń. Ja bym chciał wykonać w reakcji ripostę wykonać. Mhm. Blokując, nie ripostę, przepraszam. Parowanie. Parowanie wykonując, sparować ten atak po prostu. Dobrze. Sam sobie odejmij. Czy będzie kość przewagi? 11, czyli nic. A, okej. Okay. Ja paruję cały jego atak po prostu. Dobrze.
Drugi z nich podchodzi, żeby zaatakować Atro, widząc jak on po prostu tutaj dołączył jeszcze. Najwidoczniej nie zwrócił uwagi na to, że ten sowadźwiedź zaczął się budzić i wstawać. 19. To by mi nie trafiło o włos, o ile nie wykorzystałbym swojej reakcji. Z stylu walki, którego się wyuczyłem, obronnego, i zatrzymuję ten cios gdzieś łańcuchem od nunczaka. Odprowadzam go z trajektorii lotu na mnie, gdzieś tam w ziemię. Bardzo gadzie. Raf, to może zabijesz jednego z tych ogrów, który jest obok Atro i Emmy. Albo obok tego strażników, nie? Atro i Emma, Mordegard też jest za tym, żeby go zabić. Którego z nas? Jest jeden trochę bardziej obity ogry, a drugi jest troszeczkę mniej. Aż tak mocno mu chyba jeszcze nie podpadliście, mimo wszystko, więc w tego, który jest bardziej obity, ogra, a nie członka drużyny. Za 5 i strzelam drugi raz. 5 to jednak jest za mało, zdecydowanie. Krytyczek. Drugi ładny krytyk Mordegard. Za 14. Zabijasz. Więc jak przedtem Ila opisywała, że tak ładnie jej się wbiła strzała w ten środek czoła, to tak samo teraz jakby Mordegard po prostu powtarzał bełt, wiesz. I mamy ogra, który po prostu leci na ziemię. Czy Rosamunda coś robi? Jedyne co to w sumie może dobiec do tego jednego ogra, bo ten co jest obok nie jest ogłuszony, więc nie stanowi dla niej zagrożenia. No ale Mordegard mu może powiedzieć mu, jej. Mordegard jej może powiedzieć, żeby go po prostu dziabnęła. I tak może mówi. Może go dobić. Dokładnie. Emmo. No cóż, ja atakuję tego ostatniego ogra, który został tutaj przy naszej trójce. 19. Trafiasz. To jest te 12 punktów obrażeń. On jeszcze stoi. I oczywiście strzelam mu w głowę. Praktycznie z przyłożenia. 27. Trafiamy. I to jest tylko 4 punkty obrażeń. Jeszcze coś tam stoi. A nie, Adek się chowa. Elmenor? Elmenor się wyłoni ze swoich krzaków i pośle w stronę tego ogra, który stoi przy Emmie, Atro i przy niedźwiedziu Wisze Smokmer. Nie weszło mu, więc możesz obrażenia zadać. 7. Zabijasz go tym. Widzisz, jak on w którymś momencie po prostu mu tak krew zaczyna lecieć z uszu, z oczu i z nosa i on opada. Ale żeś go wyszydził po prostu śmiertelnie. I kończymy walkę. Strażnicy poradzili sobie z ostatnim ogrem. Ledwo, ledwo. Są bardzo poranieni, ale dali radę. I dziękuję bardzo za sesję. Doszły do mnie słuchy na temat ostatniego etapu Wiedźmiej Wolności. Niestety na tym etapie nieobecny byłem, lecz z ogromną nadzieją w mym sercu żyłem, że drużyna dzielna, zwycięstwem poprzednim żyjąca, przy blasku porannego słońca czas wiedźmy ukróci i na kolana wszystkie jej występki rzuci. Z tego co wiem, coś tylko słyszałem, to niestety zły moment na nieobecność wybrałem, ponieważ walka epicką była, a drużyna ją ledwo przeżyła, bo w trakcie czaru odwracania wiedźma swą moc faktyczną odsłania i drużynę próbuje pokonać, lecz czas jej już nadszedł, teraz już musi skonać. Drużyna nasza dzielna wnet bój podjęła i nad wiedźmą straszliwą przewagę objęła. Efektem tego wiedźma ogłuszona padła na ziemię, ciosem obalona.